Szymon Hołownia zapowiedział karę finansową w wysokości 12 tysięcy złotych dla posła w Sejmie, który używał słowa skandalicznego, trzeba przyznać. Mianowicie chodzi o słowo naleśnik. Jednocześnie koalicja uśmiechnięta stwierdziła, że będą procedować projekt ustawy o mowie nienawiści. I można się spodziewać, że słowo naleśnik zostanie w terminologii mowy nienawiści wprowadzone bardzo wysoko, ponieważ jak się Państwo zastanawiacie, o co chodzi, to chodzi o to pewnie marszałkowi Hołowni, że naleśniki robi się z jajek, a nie można sobie robić jaj z tak poważnej osoby, jaką jest sam Szymon Hołownia, marszałek Sejmu RP. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek Takiej Prawdy. I dzisiaj porozmawiamy chwilę o tym, co wolno robić w Sejmie, a czego nie wolno, czyli o granicach wolności słowa. Będzie o studniach Donalda Tuska, będzie o tym, czy prawica może i w ogóle powinna publicznie rozmawiać. Będzie o Glapińskim i o radykałach. Zapraszam. Zaczynamy od wystąpienia wspomnianego posła Ozdoby. Zresztą sami Państwo go posłuchacie tego wystąpienia. Ja rozumiem, że nie szanujecie własnego elektoratu, bo 100 konkretów gdzieś tam poszło. Ale mam takie pytanie, bo jest jedna grupa, która się cieszy. To 20 tysięcy więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia. Naprawdę pan chce dzisiaj 20 tysięcy ludzi wypuścić z więzienia w ramach co? Rekompensat, czy do wynagrodzenia, czy docenienia za to, że na was zagłosowali? Cicho bądź tam, Nitras, przedawkowałeś panie politykę pośle, już dawno. Panie pośle, tak samo jak i... Panie pośle, dziękuję. Przywołuję pana do rzeczy. Tak samo proszę... cieszę się, że naleśnik cicho siedzi, a ty King Kong też cicho siedź tam. Panie pośle, ale po raz drugi przywołuję pana do osoby, rzeczy. Osoby, które wyjdą z więzienia, więc jestem tutaj z wnioskiem przeciwnym do tego, ponieważ kompromitujecie się z każdą minutą dalszej tej kadencji. Wcześniej wobec Hołowni na przykład Anna Maria Żukowska krzyczała i to już jest absolutnie fajne. Natomiast słowo naleśnik, czy King Kong, czy przedawkowałeś politykę, to jest już słowo absolutnie skandaliczne. I dlatego marszałek zapowiedział najwyższą karę dla posła Ozdoby. Jak Państwo wiecie, oni to wszystko robią dlatego, żeby poszerzać wolność słowa. No pamiętacie Państwo, tyle razy zorganizowali protesty, jak byli w opozycji, mówiąc, że wolność kocham i rozumiem i właśnie w ramach wolności nie będzie można mówić naleśnik. To jest bardzo złe słowo. A jak ktoś z Państwa się zastanawia, o co w ogóle chodzi z tym naleśnikiem, to chodzi o to, że poseł jest taki Zębaczyński, intelekt nad intelekty w Sejmie. I chodzi o to, że on kiedyś, zresztą wszyscy w Opolu akurat znają tę historię, mianowicie chodzi o to, że kiedyś prowadził naleśnikarnię. On to nie bardzo mu szło, mówiąc delikatnie. Zresztą wszyscy, którzy mieszkają w Opolu, bardzo dobrze to wiedzą. No i tam niektórzy się z niego podśmiewali. Znaczy on ostatecznie mówi, że sprzedał tą naleśnikarnię. Tam opowiadał, że on musiał wchodzić do niej tyłem, bo mu przeszkadzało coś tam i tak dalej. Natomiast generalnie wszyscy się z niego śmieją, że facet średnio sobie radził z prowadzeniem, zrobieniem naleśników, a chce zajmować się teraz najważniejszymi sprawami w państwie. No i z tego właśnie został naleśnik. No i jak kolega naleśnik darł się na posła Ozdobę, to ten mu powiedział cicho naleśnik. No i tego w Sejmie nie wolno robić. Proszę Państwa, może się z tego śmiać, natomiast wiecie Państwo, no, my żyjemy w państwie, a szczególnie co jak co, ale Sejm, gdzie no, wolność słowa ma znaczenie. Nawet jeżeli ta jakość, powiedzmy, tych wystąpień wielu, można mieć co do tego duże wątpliwości, no to po raz pierwszy zdarza się coś takiego, żeby karać za słowo naleśnik. Proszę Państwa, w międzyczasie minęło też 100 dni Tuska, gdzie nawet, proszę Państwa, wirtualna Polska, bynajmniej nieprawicowy portal, bardzo nieprawicowy, wypomniała Tuskowi, że nie spełnił około 89%
procent swoich obietnic na 101 dni. On mówił, że teraz jak oni dojdą do władzy, no wcześniej może im się nie udawało być wiarygodnym, jeżeli chodzi o program, jak rządzili tam do 2015 roku, to wtedy no nie byli, mówiąc delikatnie, znani z największej wiarygodności, a wprost przeciwnie, robili wszystko na odwrót niż obiecali. Ale Tusk obiecywał, że tym razem będzie inaczej i zobaczycie przez te 100 dni, ja wam pokażę, że spełnię 100 konkretów. Dlatego myśli sobie 100 konkretów na 100 dni. Okazało się, że około z tych 100 około 90 nie spełnili. I Tusk skomentował to w ten sposób, że przez te 3 miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd w historii III RP. No to proszę państwa, chcę państwu powiedzieć, że ten tekst to musiał mu podpowiedzieć już chyba sam Nitras. I to późno w piątek wieczorem. Tusk poleciał do Stanów Zjednoczonych z prezydentem Dudą. Państwo wiecie, powiedział, że w trudnych czasach potrzeba jedności. Tak powiedział Donald Tusk. Po czym kilka godzin po przyjeździe odwołał prezydentowi 50 ambasadorów, do czego bez zgody prezydenta, przypomnę, nie ma żadnego prawa. I co skomentował w stylu charakterystycznym, mianowicie tak, cytuję. Wyraża nadzieję na zgodne współdziałanie w sprawie najważniejszych władz w kraju. Widzicie państwo? To jest mniej więcej tak samo jak Bodnar wyraził nadzieję na przywrócenie rządów prawa w Polsce, po czym siłowo zajął budynki prokuratury i stwierdził, że szuka na to jakiejś podstawy prawnej. Bo powiedziała też, że jest z rolnikami, po czym potraktowała ich gazem i pałkami, a następnie komentowała, zacytujmy, że trzeba dbać o rolnictwo. No widzicie państwo? To jest cała Platforma Obywatelska. Oni przywracają rządy prawa, łamiąc prawo, przywracają wolność słowa, ograniczając wolność słowa, przywracają prawo do zgromadzeń, ograniczając prawo do zgromadzeń i traktując ludzi pałami, przywracają godność urzędów, przyjmując je sfałszowanymi aktami notarialnymi i tak dalej, i tak dalej. No to jest cały Tusk i cała Platforma Obywatelska. Jak państwo słyszeliście, ma być, Platforma zapowiedziała wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP. Dlaczego? Dlatego, że oni twierdzą, że podstawienie go pod Trybunał Stanu daje im prawo do zawieszenia, pomimo, że jest już orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który mówi, że to jakaś kompletna bzdura i że nie ma takiego prawa, żeby zawieszać zwykłą większością prezesa NBP, bo o to w tym wszystkim chodzi, który ma kadencję jeszcze przez kilka lat. No właśnie państwo prawa opiera się na tym, że pewne instytucje mają swoje kadencje i nie można ich przerywać według swojego widzimisię. No i proszę państwa, Adam Glapiński ma tą kadencję, oni chcą go zawiesić i zabrać NBP zwykłą większością głosów, łamiąc oczywiście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które jeszcze raz państwu przypomnę, są powszechnie obowiązujące i mają moc ostateczną. I mówi o tym nie Patryk Jaki, tylko polska konstytucja, którą mieli do tej pory poprzylepianą na tych wszystkich swoich pomieszczeniach, prawda? Ale wielu z państwa pewnie się zastanawia, po co Tusk to robi? To znaczy, no po co mu taka kolejna awantura? No i ja mam, proszę państwa, swoją teorię w tej sprawie. Tym bardziej, że ten wniosek, który on tutaj napisał, jak państwo przeczytam, no po prostu to, to jest po prostu kpina ze zdrowego rozsądku. Mianowicie on pisze na przykład tak, że zawiesić chce w tym wniosku, który oni przygotowali, prezesa, ponieważ, decyduje państwo, uchybił nakazowi apolityczności prezesa NBP oraz zakazowi prowadzenia działalności publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu, co stanowi naruszenie artykułu 227 ust. 4 Konstytucji w ten sposób, że publicznie angażował się w agitację w ramach kampanii wyborczej na rzecz partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość oraz popieranego przez nią rządu, a przeciwko partii politycznej Platforma Obywatelska. No proszę państwa, no to już jest zarzut. To jest najwyższy. Jak można być przeciwko Platformie Obywatelskiej? No przecież to powinna jak rewolucja francuska Robespiera po prostu ścinać i koniec. I take your little thing, see? I put it into this little hole here and nip the tip. Who's fight? Nie ma tam, jak można być przeciwko Platformie Obywatelskiej. I proszę państwa, zresztą poczytajmy sobie ten artykuł, na który oni się powołują.
Mianowicie to jest artykuł 227 ustęp 4 polskiej konstytucji, który mówi tak. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. Wiecie Państwo, czy ten artykuł niektórym z Państwa brzmi znajomo? Tak, to prawda. On jest używany również w ustawie zasadniczej w stosunku do sędziów. Sędziów. To niemalże identycznie brzmiący paragraf. I teraz tak, skoro krytyka Platformy Obywatelskiej jest powodem do tego, żeby odwoływać, przerywać kadencję najważniejszych instytucji państwowych, bez względu na to, jak to ocenia prezesa, to tak się zastanawiam, to jak na przykład podejść do takiego sędziego Hermelińskiego? Przypomnę Państwu, albo sędziego Tulei, albo sędziego Żurka, czyli te wszystkie gwiazdy, już nie mówiąc o prokurator Wrzosek, czyli te wszystkie gwiazdy, których również obowiązuje ten przepis. Jeszcze raz Państwu przypomnę, że nie można należeć do partii politycznej prezes Narodowego Banku Polskiego, ale również sędzia, do partii politycznej związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić i tak dalej. I teraz tak, idzie sobie taki sędzia Hermeliński na marszu Tuska, Platformy Obywatelskiej, I to rozumiem, jest działalność apolityczna. Tu ten artykuł nie ma zastosowania. A Adam Glepiński, jak skrytykował Donalda Tuska i Platformę Obywatelską, to ten artykuł absolutnie działa. Widzicie Państwo, jaka to jest logika? No przecież to obraża inteligencję każdego człowieka, który przynajmniej ma chęć i wolę oceniania kogokolwiek obiektywnie. I proszę Państwa, bo miałem powiedzieć, dlaczego uważam, że w ogóle Donald Tusk wpycha w kolejną taką awanturę, używając tak absurdalnych argumentów. Moim zdaniem powód jest oczywisty. Mianowicie, no musi realizować swoje zobowiązania wobec Niemiec. I tu się nic nie zmieniło. No i prezes Narodowego Banku Polskiego po prostu stoi na... jest przeszkodą w wprowadzeniu euro w Polsce, co zapowiadali ważni politycy 13 grudnia. Ja chcę tylko Państwu przypomnieć, że wprowadzenie euro w Polsce spowoduje od razu ogromne ubóstwo. Siła pieniądza po prostu naszego będzie znacznie słabsza. Przypomnę Państwu, że po wprowadzeniu euro we wszystkich państwach, w których zostało wprowadzone euro, za wyjątkiem dwóch państw, Niemiec i Holandii, we wszystkich państwach spadła jakość życia. A najlepiej są zobaczyć to po Włoszech, które od czasu przyjęcia euro są w permanentnym kryzysie. I nawet Francja straciła na wprowadzeniu euro. To ciekawe, jak Polska miałaby teraz zyskać. Po prostu Niemcy sami mają problemy gospodarcze i chcą dokręcić śrubę, korzystając z tego, że sami będą mieć największy wpływ na prowadzenie polityki fiskalnej, ponieważ przypomnę Państwu, że póki my mamy swoją walutę, to jesteśmy w stanie prowadzić suwerenną naszą politykę, decydować o stopach procentowych samemu i polityce fiskalnej. Samemu decydować o tym, w którym kierunku ona będzie szła. Natomiast jeżeli wprowadzimy euro, to już nie będziemy my o tym decydowali, czy ludzie przez nas wybierani, tylko po prostu Bank Centralny Europejski, w którym no nie muszę Państwu tłumaczyć, kto ma największe wpływy i jak to się skończy. W tym tygodniu głośno było o sporach wewnątrz prawicy. I generalnie jest tak, że ja to słyszę już od dawna, że wszyscy są, ja jestem szantażowany tym od dawna, że nie wolno rozmawiać o sprawach fundamentalnych z punktu widzenia naszego państwa z wyborcami. My mamy to załatwiać w gabinetach, po cichu są do tego grona przeznaczone, nie wolno na ten temat rozmawiać. Ja to słyszę już po prostu już dekadę i sam się nad tym, ja część tych argumentów przyjmowałem, dlatego że no rzeczywiście jest tak, że w Polsce, gdzie przewaga strony lewicowo-liberalnej jest tak ogromna, po prostu jeżeli prawica nie będzie skonstruowana w taki sposób, no mi to bardzo pionowy, no to po prostu będzie słaba i nie będzie miała szans na zdobycie władzy. Problem tylko polega na tym, że zaczynam mieć coraz większe wątpliwości co do tego, że jednak państwa, czyli obywateli, nie należy wprowadzać w decyzje, które podejmują politycy i w to, żebyście państwo coraz więcej wiedzieli i też mieli na to wpływ. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych, podam Państwu przykład Stanów Zjednoczonych, na prawicy od 1,5 roku toczy się regularna,
bardzo ostra debata, bardzo ostry spór, w którą wciągnięci są wszyscy wyborcy republikańscy. To tam oczywiście jest, ktoś powie, że to jest tradycja prawyborów i tak dalej, to prawda. Natomiast no, pytanie jest takie, czy wyborcy amerykańscy są lepsi od wyborców polskich i my polskich też nie powinniśmy wprowadzać w najważniejsze sprawy dotyczące obozu, żeby wyborcy też mogli, czuli, że biorą w tym udział. Chcę Państwu powiedzieć, tam oni się naparzają tak wewnątrz tego obozu republikańskiego, że to aż głowa boli. Wymieniają się, ci są bardziej konserwatywni, ci są bardziej tamci, ci używają argumentów swoich za tym, czy ci za tamtym, wciągają w to wyborców, wyborcy idą, w prawyborach decydują, który polityk im się bardziej podoba, który program im się bardziej podoba, wewnątrz prawicy, przypominam. I wiecie Państwo, do czego to doprowadziło? Doprowadziło to do tego, że Trump zdecydowanie wyszedł na prowadzenie we wszystkich sondażach. Wyborcy są świadomi tego, potrafią, świadomi decyzji i czują, że mają wpływ na decyzję, na kierunek obozu prawicowego w tamtym kraju. Plus republikanie również wychodzą na prowadzenie i wiele wskazuje na to, że przejmą Senat i w kongresie już mają większość. Więc proszę Państwa, pytanie jest takie, czy jednak nie powinniśmy wciągać w dyskusję również Państwa i czy to nie powinno być tak, że jak prawica ma wrócić do władzy i odebrać władzę Tuskowi, że jednak trzeba tą debatę przeprowadzić razem z Państwem, no bo jak mówię o trudnych sprawach, to jest zazwyczaj tak, cicho, 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 żeby się wyborcy nie dowiedzieli, cicho, cicho, wewnątrz, 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 cicho. No i pytanie, czy to nie jest, czy nie najwyższy czas jednak to zmienić? Właśnie nie dlatego, żeby prawicę osłabiać, ale dlatego, żeby była coraz mocniejsza i tak jak w Stanach Zjednoczonych miała szansę na powrót do władzy. I przy tej okazji chcę Państwu powiedzieć, że oczywiście trwają analizy i pseudoanalizy sytuacji na prawicy. I duża część tych analiz mówi tak, że no Patryk Jaki to jest tych oczywiście najbardziej złośliwych, że Patryk Jaki to jest radykał, oczywiście najbardziej przoduje w tym TVN, Wyborcza i tak dalej. Oni to najbardziej nie chcieliby, żebym ja miał coś więcej do powiedzenia na prawicy. Chcieliby Morawieckiego, to by chcieli, ale Jakiego to by nie chcieli. I to jest tak, że proszę Państwa, i używają takiego sformułowania, że ja jestem radykał, że za bardzo prawicowy i tak dalej. I proszę Państwa, i to jest tak, ja nawet chcę Państwu powiedzieć, ja nawet napisałem taki manifest radykała. Ja radykał, jestem za używaniem weta tam, gdzie zagrożone są interesy Rzeczpospolitej. Jestem radykałem. Jestem przeciwko nielegalnej migracji. Jestem radykałem. Jestem praktykującym katolikiem i się tego nie wstydzę. Jestem radykałem. Byłem za życiem i dalej jestem za obroną najsłabszych. Jestem radykałem. Jestem za wywaleniem sędziów i prokuratorów, którzy gardzą Rzeczpospolitą, a uchwały mają nad ustawę i konstytucję. Jestem radykałem. Uważam, że są tylko dwie płci. Jestem radykałem. Chcę walczyć z seksualizacją dzieci w szkołach i ideologią gender. Jestem radykałem. Chcę zielony komunizm, znany jako Zielony Ład lub Fit for 55, wywalić do śmieci. Jestem radykałem. Chcę uniwersytetów, które uczą patriotyzmu, a nie lewackich ideologii. Jestem radykałem. I tak, chcę Mickiewicza, Sienkiewicza, Wyszyńskiego, a nie Judith Butler dla polskiej młodzieży. Jestem radykałem. Radykalizm jest zły. Wszystkich radykałów trzeba zmarginalizować i wyrzucić z polskiej polityki. Wtedy wreszcie prawica będzie wygrywać wybory i będzie dobrze. Taki manifest mały napisałem. Nie wiecie Państwo dlaczego? Dlatego, że z ludzi normalnych, racjonalnych, celowo przykleja się im etykietki i mówi się, że są radykałami. I my nie możemy na to pozwolić, bo wtedy wylądujemy wszyscy w wariatkowie. I będzie tak, że osoby, które uważają, że jest 256 płci, i że ktoś się rodzi rano, to jest kobietą, ktoś wstaje, pije kawę, wieczorem jest mężczyzną, potem jest nie wiadomo kim, ma 6 toalet trzeba robić dla różnych genderów i tak dalej. I on to jest europejski i normalny. Ktoś, kto uważa, że jest płeć jest tylko biologiczna, to jest absolutnie radykał. Radykał
tak jest, że no nie możemy, proszę Państwa, na to pozwolić. Ktoś, kto uważa, że trzeba używać weta, tak jak wszyscy używają weta w Unii Europejskiej, no wszystkie poważne państwa, które używają weta w Unii Europejskiej, jak interesy są zagrożone, to jest radykał antyeuropejski. No nie wolno pozwolić sobie na to, żeby przyklejać takie łatki. I to właśnie z Państwa pomocą możemy to zmienić. A komu z Państwa podobają się moje materiały, to bardzo proszę o polubienie, subskrypcję i naciśnięcie dzwonka. I korzystając też z okazji, zapraszam na najbliższe spotkania. W piątek w Żyrardowie, w sobotę jestem w Świętokrzyskim Kielce i Kazimierza Wielka, a w niedzielę na spotkanie otwarte na Podkarpaciu, w Łańcucie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Każdy może przyjść, wysłuchać wystąpień. No i na koniec Państwu puszczę podsumowanie 3 miesięcy Tuska, które wygłosiłem w Gdańsku. Posłuchajcie Państwo i pozdrawiam. To jest tak, że wydaje mi się, że w ogóle w Polsce powinniśmy zacząć rozmawiać o sprawach podstawowych. Mamy transmisję w internecie też i zacznijmy rozmawiać o sprawach podstawowych. Sprawą podstawową jest to, że jeżeli zapytamy każdego mieszkańca naszego kraju, czy chciałby żyć w kraju, które jest bezpieczne, które gwarantuje dostatni rozwój, które jest bogate, to pewnie odpowie, że tak. I w związku z tym trzeba sobie zadać pytanie, w takim razie, skoro chcemy żyć w bezpiecznym i w dostatnim kraju, jakie kryteria musi spełniać takie państwo, które to zagwarantuje? No jest kilka takich kryteriów, które wydają się być oczywiste. Po pierwsze silna armia, po drugie silne służby, po trzecie wyedukowana młodzież, po czwarte patriotyczna młodzież, po piąte gospodarka, która nie jest eksploatowana z zewnątrz, prawda? I proszę Państwa, no to są takie, wydawałoby się, kultura, własna kultura, kultura, szacunek do własnej kultury. To są takie rzeczy, które wydawałoby się są oczywiste. No i w związku z tym teraz każdemu trzeba zadać pytanie. No po pierwsze tak, jeżeli mówimy, że warunkiem silnego państwa, bezpiecznego państwa jest silna armia, są silne służby, to w związku z tym, czy można spełnić to kryterium, jeżeli naszych obrońców, naszych granic wyzywa się od psów. Czy to kryterium może być spełnione? No bo to jest tak, żeby ktoś sobie zadał pytanie, no głosujesz na Platformę, no mówisz, chcesz żyć w silnym państwie, tak? Chcesz. W związku z tym potrzebna jest silna armia. To czy wypada armię wyzywać od psów? No chcesz, żeby granice były bronione? No chcesz, żeby były? No chcesz. To w związku z tym, czy warto straż graniczną wyzywać jeszcze gorzej? Czy w ten sposób zbudujesz silne państwo? Czy jeżeli chcesz mieszkać w silnym państwie, to zadaj sobie też inne pytanie. Potrzebne są służby. No potrzebne są służby, które będą broniły nas, nie wiem. Jak komuś z państwa zostanie, nie daj Panie Boże, porwane dziecko, no to potrzebne są służby, które będą w stanie namierzyć takiego człowieka. Jak ktoś będzie planował zamach terrorystyczny, potrzebne są służby, które będą w stanie nakryć takich ludzi. No i teraz tak. Problem dzisiaj polega na tym, że ci wszyscy ludzie, którzy potencjalnie chcieliby przeprowadzić, nie wiem, zamach terrorystyczny, no to już nie posługują się telefonami stacjonarnymi tak jak kiedyś, tylko komunikatorami internetowymi. No w związku z tym każde państwo, które się szanuje, chce być silne, chce być bezpieczne, ma system, który nazywa się Pegasus albo system odpowiedni. I teraz tak, proszę Państwa, wszystkie państwa to mają, a w Polsce połowa Polaków debatuje, czy Polska powinna to mieć, czy nie powinna tego mieć. Proszę Państwa, a z drugiej strony, jak zada się pytanie takiemu człowiekowi, czy chce mieć silne państwo, to oczywiście chce mieć silne państwo. To na kogo głosujesz? Na Platformę. No to tak się nie da. Znaczy problem polega na tym, że tak się po prostu nie da. Że jak my będziemy rozmawiali o takich sprawach oczywistych, no to się po prostu nie da. I to jest tak. Ja dalej sobie wpisałem, no dobrze, no chcemy mieć w takim razie, chcesz mieć silne państwo, chcesz żyć w dostatnim, w bezpiecznym państwie. Warunkiem tego jest patriotyczny naród, dobrze wyedukowana młodzież, tak, która ma świadomość własnej historii, która ma świadomość historii własnego narodu i tak dalej. Problem tylko polega na czym? Jak zapytasz takiego człowieka w Gdańsku, który chodzi, idzie, głosuje na Platformę, no chcesz, żeby młodzież była wyedukowana, chcesz, żeby była patriotyczna? No chcę. To w takim razie pytanie jest takie. Czy widziałeś, jaką podstawę programową planuje teraz koalicja Donalda Tuska dla naszej młodzieży? Czy widziałeś tą podstawę programową? Bo chyba Westerplatte nawet ma zniknąć. Proszę Państwa, no to czy chcesz mieć tak, czy chcesz, żeby Twoje dziecko, Twoje wnuki były w taki sposób wyedukowane? I proszę Państwa, to nie jest pierwszy raz.
No bo przecież to jest, przecież to jest tak. Platforma Obywatelska, jak rządziła ostatnim razem, to już wiele osób zapomniało. Wiele osób zapomniało. Pierwszą rzecz, którą zrobili w edukacji, to wyrzucili obowiązkowe lekcje historii ze szkół. Pamiętam, bo akurat wtedy jeszcze jako bardzo młody człowiek byłem pełnomocnikiem Obywatelskiego Komitetu, który zbierał podpisy, żeby przywrócić lekcje historii do szkół. Wtedy to było wiele lat temu. No i widzicie państwo, no teraz będą lekcje historii, ale będą, znaczy teraz będą oczywiście lekcje, tylko dowidzicie państwo, czego oni się tam będą uczyli. Zamiast o Andrzeju Gwieździe będą się uczyli o LGBT. No wiecie państwo, to jest tak, że przecież to jest ogłupianie młodzieży. A w konsekwencji osłabianie naszego państwa. No chcesz mieć silne państwo, to jak możesz mieć silne państwo bez młodzieży, która nic nie będzie wiedziała na temat historii? No jak to jest możliwe? Jak da się pogodzić te rzeczy? No trzeba pytać o ten dysonans. I to jest tak, że proszę państwa, no tak, dalej, właśnie, patriotyczna młodzież. No proszę państwa, bo to też ma fundamentalne znaczenie. No bo wiecie państwo, my kupujemy pełno broni. No ale wiecie państwo, no z tej broni potem, jak nie daj Panie Boże, coś by się stało, no to z tej broni, no ktoś musi potem chcieć strzelać. Musi wiedzieć, w jakiej sprawie będzie strzelać, prawda? Bo jak nie, no to uciekną sobie, proszę bardzo, młodzież, no muszą wiedzieć, o co się bić ewentualnie. No jak mają to zrobić z taką propozycją edukacji? No nie da się też tego pogodzić. Chcecie mieć silny naród, ale jak z taką edukacją? No jak? Proszę państwa, dalej. Warunkiem bezpiecznego państwa, które dobrze się będzie rozwijało, jest również co? Jest silna gospodarka, która nie jest eksploatowana zewnętrznie. No wydaje się też oczywista oczywistość. No to w takim razie mamy tak. Mamy centralny port komunikacyjny, prawda? I to jest tak. Ten projekt jest warty 200 miliardów euro. To jest albo 200 miliardów euro będą mieli Polacy, albo będą mieli Niemcy. Dlaczego? Bo tu nie chodzi o turystykę, tu chodzi o prostą rzecz. O wartość przeładunku cargo, czyli towarów gospodarczych z Europy Środkowej. I to jest tak z Europy Środkowo-Wschodniej. Dzisiaj zarabiają na tym Niemcy. Jak to powstanie tutaj, to będą nasze pieniądze wszystkich państwa, prawda? I teraz tak, połowa Polaków uważa, że dobrze, że gdyby jednak mieli to Polacy, a połowa lepiej, żeby Niemcy. No proszę państwa, no tak się nie da. Znaczy nie da się budować silnej Polski, no chyba, że ktoś chce budować silne Niemcy. No to już proszę bardzo. No ale tak się nie da. I znów wracam. Zadasz pytanie koledze tutaj, który chodzi głosować na Platformę. Chcesz mieć silne państwo, silne gospodarczo? No to w takim razie dobrze by było dbać o to, żeby za rozładunki w tej części Europy zarabiali Polacy, a nie Niemcy. No prosta rzecz. Dokładnie to samo, jeżeli chodzi, proszę państwa, o handel na Odrze. Rozbudowa handlu na Odrze. W Niemczech to się pięknie rozwija. To jest gospodarka, wiecie państwo, gospodarka to naprawdę bardzo wysoko marżowa. W Polsce chcieliśmy zrobić to samo, to co? To niemieckie organizacje ekologiczne zgłosiły tam, że jest to niezgodne z ekologią, mimo że to ta sama rzeka, tu można, tu nie można, tu niezgodne z ekologią. No i przychodzi sędzia, prawda, justycja, cały na biało i mówi, że no tak, to rzeczywiście jest nieekologiczne. No wiecie państwo, no tak się nie da też. Inny sędzia z justycji też w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej uderzy w Rzeczpospolitą Polską i mówi, że Turów trzeba zamknąć. 8 kopalni z boku po stronie czeskiej, niemieckiej w tym samym miejscu mogą być, tylko Polska nie może być i decyduje o tym polski sędzia. No i trzeba zadać pytanie takiemu jednemu po prostu czy drugiemu człowiekowi, który chodzi głosować na Platformę. No ta justycja, no to są ludzie, których wy wspieracie. To są ludzie, którzy mają obowiązek, są sędziami, ale mają obowiązek. No mają obowiązek wynikający z konstytucji dbać o interes Rzeczpospolitej Polskiej. A w takim razie niemieckie organizacje już wiedzą, że mogą sobie skierować do sędziego, bo on już się nazywa, on mówi, że on jest sędzią europejskim, on nie jest sędzią polskim. On jest sędzią europejskim. No oni już wiedzą, że do sędziego europejskiego sobie skierują, zablokują sobie interes, Niemcy nie będą tracili pieniędzy, prawda, a Polacy i owszem. No i to jest, proszę państwa, tak. Czyli tak, kolejny warunek silnego państwa, silna gospodarka, która nie jest eksploatowana. To jest warunek silnego państwa, jeżeli chcemy mieć silne państwo. Kolejny warunek, proszę państwa, stabilny system prawny. I tutaj trzeba się chwilę pochylić nad tym, bo zapewne w Gdańsku też państwo mieliście przez ostatnie 8 lat pełno marszów w sprawie praworządności. No były czy nie były? No były, chodzili tam z tymi konstytucją i tak dalej, prawda? Chodzili z konstytucją i tak dalej. Proszę państwa, no i co?
A dzisiaj powinni sobie tę konstytucję schować i teraz chodzić z uchwałą. Taką wielką uchwałę sobie napisać powinni. Ale wiecie państwo, bo to jest tak, bo to trzeba jednak tłumaczyć, no bo to jest tak. Ci ludzie chodzili zmanipulowani w większości przez te media i byli przekonani, że oni walczą w słusznej sprawie, znaczy, bo to jest słuszna sprawa, w obronie praworządności. To jest słuszna sprawa. Tylko czym jest ta praworządność? Trzeba tłumaczyć. Praworządność, jest to dokładnie opisane w polskiej konstytucji. Czym jest praworządność? Artykuł 2, artykuł 7. Polska Rzeczpospolita Polska jest państwem prawnym. Artykuł 7. Władze, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. To jest definicja praworządności. Co to oznacza, proszę państwa? To oznacza według starej doktryny zachodniej, że generalnie państwo możecie robić, każdy z państwa, na tym polega właśnie, to jest to główne założenie praworządności, każdy z państwa może robić to, co prawem nie jest zakazane. Natomiast władza publiczna, ponieważ państwo przekazujecie monopol władzy publicznej do dysponowania siłą, może robić tylko to, na co ma podstawę prawną. No na tym polega w skrócie praworządność, tak? Jednym słowem, że jeżeli władza gdzieś chce użyć siły i chce, nie wiem, przejąć jakąś instytucję, musi mieć na to podstawę prawną. Jakie są podstawy prawne w polskiej konstytucji? Również są opisane. Mianowicie jest tak, hierarchia źródeł prawa jest tak. Konstytucja, ustawa, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. Cztery źródła prawa, koniec. Koniec. Tak jest napisane. To jest praworządność. No i oni wychodzili na ulicę i mówili, że właśnie bronią tego. Pomimo tego, że jak się ich pytało tak dokładnie, no ale przepraszam, ale no gdzie w takim razie jest łamana ta praworządność? No to tu już był problem, żeby wytłumaczyć. Ale dzisiaj doszliśmy do takiej sytuacji, że tak. Przychodzi do władzy Tusk i tak. Zajmuje sobie media publiczne bez żadnej podstawy prawnej. Uznając, że uchwała, która jak państwu mówiłem, nie jest źródłem prawa, na podstawie uchwały przejmuje sobie coś, co jest chronione konstytucyjnie, ustawowo i tak dalej. I ktoś z państwa powie, a co mnie to interesuje? No przecież tak, wyście rządzili, mieliście telewizję publiczną, ci teraz wygrali wybory, też mają telewizję publiczną. Tylko jest tutaj jedna zasadnicza różnica. Tą różnicą, proszę państwa, jest co? Jest praworządność właśnie. Która polega na czym? Która właśnie polega na tym, że Rada Mediów Narodowych ma swoją kadencję. Jak chcecie to zrobić zgodnie z prawem i zgodnie z praworządnością, no to są dwie możliwości, żeby przejąć media publiczne. Mianowicie poczekać do końca kadencji albo zmienić ustawę, no bo jest źródłem prawa. Bo jak mówiłem przed chwilą, definicja praworządności w polskiej konstytucji mówi, władza działa na podstawie prawa. Chcesz działać, chcesz użyć siły, musisz mieć podstawę prawną. A oni uznali, że przejmą to po prostu siłą bez podstawy prawnej. To jest właśnie łamanie praworządności. No jeżeli rozumiemy to literalnie. Łamanie praworządności. No i co? No i gdzie są ci wszyscy ludzie, co w Gdańsku tutaj 8 lat po prostu protestowali? I za każdym razem, i proszę państwa, i dokładnie to samo było z prokuraturą. Po prostu siłą prokurator krajowy, można go zmienić, jest napisane jak byk w ustawie. Za zgodą prezydenta Rzeczpospolitej, który też wygrał wybory, też jego kadencja jeszcze trwa. Ale oni nawet się nie zwrócili do prezydenta, tylko po prostu siłą zajęli gabinety, wyłączyli karty i do widzenia. Jak się go pyta, to w takim razie, to, proszę państwa, to co? Chcesz użyć siły, musisz mieć podstawę prawną. To jest właśnie praworządność. A oni uznali, że podstawy prawnej nie potrzebują, czyli co? Czyli łamią praworządność. Tak, łamią praworządność. I dzisiaj problem polega, robią to na podstawie uchwały albo na podstawie swojego własnego widzimisię. Oczywiście w międzyczasie dostali wyroki sądów w tej sprawie, w jednej i w drugiej sprawie. Trybunału Konstytucyjnego. Darli się przez 8 lat, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego ostateczne i niepodważalne, tak jest zresztą zapisane w Konstytucji, że mają moc powszechnie obowiązującą, są ostateczne. Ale dzisiaj, proszę państwa, Sienkiewicz wydaje komunikat prasowy, czy Bodnar, że oni nie będą przestrzegać tego. Dlaczego? Nie wiem, czy ktoś z państwa czytał. Dlaczego? Bo ja się w to wczytałem. I oni powiedzieli, dlatego, że ten wyrok nie charakteryzuje się odpowiednią doniosłością. Wiecie państwo, to dzisiaj w takim razie idąc, czyli widzicie państwo, chodzili tutaj w Gdańsku wszędzie, praworządność, a dzisiaj sobie po prostu robią, przepraszam, muszę to powiedzieć, jaja z praworządności sobie robią. I dzisiaj co? To jest mniej więcej, to jeżeli ktoś z państwa teraz dostanie wyrok w imieniu Rzeczpospolitej, to może przyjść do sądu, powołując się na Tuska i powiedzieć, a ten wyrok nie spełnia kryterium doniosłości. I ja nie będę go wypełniał. No proszę bardzo, można się powołać na Tuska. Taką praworządność chcieliście? Proszę bardzo. I proszę państwa, i to jest tak, ja państwu mówię o tym stabilnym systemie prawnym, dlatego że
To, co się działo w ramach, to, co się działo w Polsce z praworządnością, jestem przekonany, że to był to jest zaplanowana akcja od początku do końca, po prostu Niemiec i Rosji, żeby zdestabilizować Polskę od samego początku. No bo wiecie państwo, bo to jest tak, że oni zawsze nas tak załatwiali. Na początku mieli jakichś takich swoich Polaków, żeby rozwalali system od wewnątrz, a potem łatwiej się atakowało z zewnątrz. To jest tak, że, no wiecie państwo, tu się w Polsce oczywiście, Państwu w Gdańsku, to już nie muszę tego tłumaczyć, jak został stworzony w ogóle, jak trzecia RP powstała i tak dalej, kto się z kim dogadał, jak to wszystko, gdzie są źródła tej całej patologii. Ja Państwu tego nie muszę opowiadać, może będziemy mieć więcej czasu, to przypomnę. No Państwo wiecie dobrze dokładnie, jak to było tworzone, ale jedna rzecz jest taka. Wiecie, że cały ten system, jak on przeszedł, jak on stworzony, wymiar sprawiedliwości i tak dalej, ale no jedna rzecz, proszę Państwa, przed Tuskiem i przed tym, co on zrobił, no nie było czegoś takiego, że przychodziło się do sądu i mówiło się, ten pan nie jest sędzią. Ja będę sobie wybierał, czy ja ten wyrok będę, to jest neosędzia. Ten jest neosędzia, a tamten nie jest neosędzia. Czegoś takiego nie było. To stworzył dopiero Tusk i jego ekipa. Czegoś takiego nie było. Dlaczego to stworzyli? Dlaczego oni stworzyli taki system? Proszę państwa, stworzyli taki system dlatego, że oni byli przyzwyczajeni, jako reprezentanci Układu III RP, byli przyzwyczajeni, że wymiar sprawiedliwości to jest ich domena władzy, na którą państwo nigdy nie powinniście mieć wpływu, ich domena od 1989 roku, bo wszystkich państwach komunistycznych przeprowadzono, to znaczy z sędziów się usuwało komunistycznych, a u nas tego nie zrobiono. I oni byli przekonani, to była ich domena. Oni mieli dotarcie do tych sędziów i tak dalej, pilnowali tego. W związku z tym to był ich bezpiecznik systemu. Bezpiecznik systemu, który polegał na tym, że jak coś się działo, patrz, był proces w sprawie wujka, no to sędzia prowadził, aż się nic nie da. A potem się zmieniło, inny sędzia prowadził i tak dalej. To były ich bezpieczniki. Jak była kwestia związana z zabraniem emerytur ubekom, to też potem szli do sądu, wszystko wygrywali. Pilnowali, to był bezpiecznik tego systemu III RP. Tak? I nagle, i proszę państwa, oni mieli ten bezpiecznik i dlatego przez całą III Rzeczpospolitą, i to jest tak, że lata 2005-2007 oni potraktowali jako epizod. Epizod, dlatego że dalej trzymali, to były krótkie rządy i tak dalej, ale tym razem coś się zmieniło. Znaczy zmieniło się to, że po pierwsze my mieliśmy już dużą determinację, żeby tam zrobić porządek i to było widać od pierwszego dnia, jak przyszliśmy tam, chcieliśmy zrobić porządek właśnie, jeżeli chodzi o tą zgniłą część układu, była duża determinacja i ta władza nie była już incydentalna, bo trwała 8 lat. W związku z tym oni uznali, że będą bronić swoich za wszelką cenę destabilizacji Polski, destabilizacji systemu z pozwoleniem Niemiec na pewno, a Rosji być może. To jest moja teza z kolei. I po raz pierwszy wytworzyli coś takiego, że są neosędziowie. I doszło do takiego absurdu w Polsce, że ludzie powołani, sędziowie powołani przez Jaruzelskiego, to byli dobrzy sędziowie i oni mogli być sędziami, a ci, którzy dostali powołanie od prezydenta Andrzeja Dudy, to byli neosędziowie. Ci od Jaruzelskiego mogli być sędziami, a ci to nie mogli być sędziami. No doszło do takiego absurdu. A państwo rozumiecie, że zresztą w ogóle my w czasach żyjemy takich, gdzie ta trzecia władza, władza sędziów jest największą władzą. My żyjemy w takich czasach. To jest w ogóle, to niestety jest choroba całego świata zachodniego, że sędziowie robią sobie co chcą. A wiecie państwo, w Konstytucji mamy zapisane, że każda władza musi pochodzić od narodu. Czy władza sędziowska pochodzi od narodu? Czy państwo czujecie się, że macie na to jakiś wpływ? No właśnie, i dlatego Układ III RP sobie trzymał tą władzę jako taki rezerwuar, który byłby w stanie naprawić zawsze, jak jakiś problem powstanie w systemie. I dlatego Neumann, jak był nagrany, powiedział, że spokojnie, sędziowie nic nam nie zrobią. Nic nam nie zrobią. On miał pewność taką, że sędziowie mówili, i co? No i rzeczywiście, te procesy trwały po prostu, kombinowali, żeby tylko nic im się nie stało. A jak znaleźli, prawda? A jak znaleźli tą jędzę Kasię, czy którąś, prawda? Która się zachowywała, po prostu biła policjantów, prawda? Biła policjantów, to sędziowie jej odszkodowanie przyznali. No proszę państwa, i to jest tak, że tu nie ma przypadków w tym wszystkim. Nie ma przypadków. Ja państwu o tym mówię tak, że... Ale to rozwala system. To sprawia, że Polska jako państwo jest coraz słabsze. Nie ma silnego państwa, gdzie jak idziesz do sądu, to w końcu nie wiesz, czy ten człowiek jest sędzią, czy nie jest, tamten nie jest neosędzią. Ale to, co oni teraz zrobili, to do neosędziów teraz zrobią jeszcze neoprokuratorów. I dzisiaj, proszę państwa, to przed chwilą, co ja państwu mówiłem.
I to jest tak, że polskie bezpieczniki są już w tej chwili wysadzone. Dlatego, że po tym, co Bodnar zrobił, to znaczy siłowo przejął prokuraturę, to jest tak, że już kilku sędziów powiedziało, wyrzuciło tych prokuratorów z sali, nie macie pełnomocnictwa i ci przestępcy mogą wychodzić na wolność. W ogóle nie będą uwzględniali tych wniosków. I kiedyś było tak, że jak jesteś prawnikiem, to jest tak, że no musisz zdać ciężki egzamin, musisz mieć wiedzę, musisz być kreatywny i tak dalej. Musisz po prostu mieć doświadczenie, musisz zdobyć staż, odbyć i tak dalej. A dzisiaj prawnik, wiecie państwo, co musi umieć prawnik dzisiaj? Złożyć wniosek o wyłączenie sędziego, a jak nie chwyci, to złożyć wniosek o wyłączenie prokuratora. I zabawa trwa po prostu. I wiecie państwo, i to jest tak, że ta zabawa oczywiście teraz będzie trwała w nieskończoność. I to jest tak, że to spowoduje, no, że inwestycje z Polski będą uciekały. Tu nie będzie żadnej stabilności prawa. No nie będzie żadnej stabilności. To prawie upadek państwa. A Niemcy patrzą i się cieszą. No i świetnie, prawda? I świetnie. Dokładnie tego chcieliśmy. Mamy swoich sędziów, mamy swoją władzę w Polsce. Sędziów europejskich, jak oni mówią. Prawda? Mogą nam wyłączyć Turów, mogą nam zablokować Odrę, mogą nam... A jak będzie trzeba, to i CPK zablokują. Bo coś tam. Bo wyjdą jakieś oczywiście sprawy tam ekonomiczne. W związku z tym, proszę państwa, to jest tak, że... No nie da się, jak się pyta, wracam do tego podstawowego pytania. Chcecie mieć silne państwo, no to nie da się mieć silnego państwa z brakiem praworządności. To jest tak, że oni dokładnie robią to, co nam zarzucali. Nam to zarzucali, a oni robią dokładnie to. Zresztą jakoś się pochowali z tymi napisami konstytucji, jakoś dawno ich nie widziałem. Bo sobie robią żarty z konstytucji, proszę państwa, żarty sobie robią z konstytucji. I to jest tak, proszę państwa, kolejna rzecz. No, co jest potrzebne, żeby było silne państwo? Co jest potrzebne? No, potrzebna jest silna kultura. Silna kultura. I to jest tak, że silna kultura, świadomość. W ogóle wszystkie patologie, znaczy wszystkie problemy polskiego państwa zaczęły się od tego, że to jest tak, póki mieliśmy elity w państwie, które miały świadomość naszej odrębności, które były z tego dumne, akurat Polacy mają być z czego dumni. Naprawdę mają być z czego dumni. To jest kwestia świadomości historii. Ja nie wiem, ja część z państwa może widziała taki film po prostu w internecie, jak młodzież, która tam głosuje na Hołownię i na Tuska, była pytana, który kraj jest starszy, Polska czy Stany Zjednoczone. Widzieliście to państwo? Po prostu, naprawdę. Ale w każdym razie ja powiem państwu tak. Kultura, silna kultura. Wszystkie problemy zaczynały się w Polsce już od końca XVII wieku, kiedy duża część naszych elit już patrzyła nie na polską kulturę, tylko patrzyła francuska lepsza, coś tam lepsza i tak dalej. A potem to już wchodziło w jakieś takie obszary jakby patologiczne, że już duża część naszych elit uważała, że wszystko to, co z zewnątrz jest lepsze. I dzisiaj mamy taką oto sytuację. Proszę państwa, to jest tak. My mówimy, że chcemy być silnym narodem, który w sytuacji zagrożenia będzie w stanie się obronić. Ale ludzie muszą wiedzieć, że mają czego bronić. Muszą wiedzieć, że chcą czegoś bronić, że mają jakąś odrębność. No bo inaczej to co to za różnica, czy to będą Polska, czy Niemcy. I to jest tak. Mamy kultura. No super ważna rzecz, bo ona kształtuje świadomość młodych Polaków, wszystkich Polaków kształtuje. Super ważna rzecz. I mamy tak. Nagrody polskie, Oscary mamy. I tam te światowe Oscary. I tak jak ja oceniam, wiecie, tą całą amerykańską akademię, no to wygrał firmy Oppenheimer, nie wiem, czy ktoś z państwa, pewnie zakładam, że część z państwa widziała ten. I wiecie, można mieć różne uwagi do tego filmu. No ale jedno, co tam widać? No Stany Zjednoczone wspaniałe, no stworzyły możliwość budowy takiego wielkiego projektu, mimo że był bardzo kontrowersyjny, prawda? Dały możliwość wolności, rozwoju, ściągały najlepszych naukowców i tak dalej. No tak to jest pokazane tam, prawda? W tym czasie mamy polskiego Oscara. Kto dostaje polskiego Oscara? Zielona granica, która mówi o czym? Że Polacy to są tak, Polacy to są sadyści, przerzucają kobietę w ciąży, po prostu przerzucają jak worek, po prostu dzieci zakopują w lasach dla przyjemności. No, no proszę państwa, i my mamy być wychowywani, oni w Stanach Zjednoczonych wychowują, jednak w kulturze, w tej masowej kulturze, nazwijmy to, w tej masowej kulturze, w dumie do własnego państwa. I potem ci ludzie, to potem tworzy siłę państwa, no potem to jest coś, prawda? A u nas, no do wstydu do własnego państwa. I potem ludzie oglądają, no i wstydzą się za wojskowych, wstydzą się za Polskę, tym bardziej, że przecież wszystko, co było pokazane w tym filmie, to już wiadomo, że to było kłamstwo. To już nawet Gazeta Wyborcza przyznała, że oni sobie wymyślili tego migranta, który gdzieś tam, prawda? I to jest tak, no proszę państwa,
inną nagrodę dostał, inną nagrodę na i polskie elity, zebrały się polskie elity w Warszawie. Przyznały sobie nagrody za najlepsze wydarzenia kultury mijającego roku i oprócz tego filmu Holland, który pokazuje Polaków jako sadystów i tak dalej, inną nagrodę ma taki film na Netflixie, jest 1670 chyba jest taki film, prawda? I który pokazuje polską szlachtę jako głupców, po prostu kompletnych pijaków, jakichś degeneratów i tak dalej. Proszę Państwa, no wiecie, i to ma być rozpowszechnione w świadomości społecznej. A zapytajcie na przykład, czy w świadomości społecznej jest rozpowszechniony, nie wiem, hołd ruski na przykład. No każde państwo, gdyby miało takie wydarzenie, a już nie mówię państwo naszego regionu, gdyby miało takie wydarzenie, które może się pochwalić w historii, to było najważniejsze wydarzenie w historii tego kraju, prawda? Że zabrali cara rosyjskiego, Żółkiewski przewiózł przez po prostu cały warszawski, kazał klęknąć i tak. No i ile narodów na świecie może się pochwalić czymś takim? A my z XVII wieku bierzemy co? No bierzemy to, że po prostu jacyś pijacy tam Polacy na jakiejś wsi po prostu, no wiecie Państwo, to jest po prostu, no tak się też nie da. I to jest tak, że tą kulturę, ktoś może powiedzieć wolność, ale dobrze, ale tą kulturę ktoś finansuje, ktoś nagradza, ktoś się z niej cieszy. I tak się akurat składa, że no film Holland, no nie mogło być inaczej. Część finansowania zewnętrznego, prawda? Część dołożył Trzaskowski, a kolejną część Urząd Marszałkowski PSL-u. No i po prostu idealnie. Jeżeli ktoś, ten wyborca Platformy potem chodzi i mówi, że chce silnego państwa, no to co, z czymś takim będzie miał silne państwo? Z czymś takim? I to jest tak, że proszę Państwa, no i jeszcze jakieś takie jedno kryterium pozwoliłem sobie przedstawić Państwu, żeby był wolny naród i demokratyczny naród. Pytanie jest takie, czy naród może być naprawdę wolny? To jest pytanie. Po pierwsze, nie mając dostępu do uczciwej wiedzy i do uczciwej informacji. Czy naród może być naprawdę wolny? No bo wiecie Państwo, w tej chwili tak. System III Rzeczpospolitej jest taki, że jak Państwo weźmiecie pilot telewizyjny i ktoś nie ma szczęścia, nie ma dobrej kablówki, to nawet nie znajdzie tam republiki, ale jak weźmie pilot telewizyjny, to włączy tak, ma tak TVN1, TVN2, TVN Turbo, TVN ten, teraz ma ten, TVN Info nawet ma, prawda, TVN24 i to jest pytanie, co to jest za wolność? No co to jest za wolność? Można narzekać na to TVP za naszych czasów, często i słusznie, no ale przynajmniej ktoś miał pilot i mógł obejrzeć jedno i drugie. W Stanach Zjednoczonych, jak macie Państwo prawdziwą wolność i oni traktują wolność poważnie, no to jest tak, że jest Fox News prawicowy, jest CNN, obydwie stacje mają podobną siłę oddziaływania, docierają do podobnej ilości ludzi i każdy może sobie poglądać tutaj, może sobie poglądać tutaj, ma dostęp do informacji, dlatego że oni wolność i demokrację traktują poważnie. A w Polsce? No jak ktoś nie ma dostępu do republiki, no to do widzenia. No, proszę Państwa, nie mówię już o tym, jak to wygląda w portalach internetowych, horyzontalnych tak zwanych. No nie ma nic w ogóle, W związku z tym, no są niemieckie wpływy. Są niemieckie wpływy bardzo mocne, prawda, ten Axel Springer i tak dalej. Proszę Państwa, i to jest tak, że bez tego nie ma prawdziwej wolności, szczególnie w dzisiejszych czasach. Możemy sobie mówić, co tam będziemy chcieli. Nie ma wolności. No nie ma wolności bez dostępu do wiedzy. Nie ma wolności. I druga rzecz, nie ma wolności bez prawa do swobodnych zgromadzeń i demonstracji. I tego ja Państwu, ale w Gdańsku chyba nie muszę mówić. Widzieliście Państwo, co się działo w Warszawie, jak rolnicy poszli protestować? I to jest tak, że... Proszę Państwa, to jest koło, to się wszystko powtarza, dokładnie to, co było za czasów poprzedniego Tuska, tylko teraz jest jeszcze bardziej radykalnie. Dlatego, że to jest tak, no wiadomo, że rolnicy, ludzie ciężkiej pracy, no oni nie protestują codziennie. Teraz naprawdę mają powód, żeby protestować. Oni tak naprawdę walczą o naszą przyszłość, o przyszłość naszych dzieci. Żebyśmy mieli zdrową żywność, żebyśmy w ogóle mieli jakąś żywność, nie tylko te sprowadzane, importowane i importowaną żywność. I to jest tak, no zdobyli sobie, udało im się, tym ludziom ciężkiej pracy, udało im się zaskarbić sympatię Polaków. No to co trzeba zrobić? No to Tusk musi sprowokować, znaczy ekipa Tuska musi ich sprowokować tak, żeby przedstawić ich jako chuliganów i degeneratów. I nagle przy zupełnie pokojowej manifestacji, ja tam byłem, pojawiają się jacyś agenci wewnątrz tego całego zgromadzenia, prowokują, gaz używają do ludzi, którzy w ogóle nic nie robią, prawda? Po to, żeby sprowokować jakieś bójki i przedstawić ich potem w TVN Info jako proszę Państwa, chuliganów.
Po to robią to celowo. I proszę Państwa, dlaczego ja mówię, że to wszystko przecież już było? No przecież to już było. Dokładnie tak samo było za rządów pierwszego Tuska, za czasów, kiedy był Marsz Niepodległości. No rozpoczął się Marsz Niepodległości. Ładnie to wygląda, prawda? Chodzą rodziny całe z biało-czerwoną flagą. No to trzeba zacząć prowokować. Trzeba zacząć prowokować, żeby przedstawić ich jako chuliganów. I faszystów, chuliganów, wszystko. I proszę Państwa, i tak. I był Tusk, jak rządził Tusk, ciągle bójki jakieś tam były, prawda? Okazało się, że potem agenci byli tam gdzieś tam wewnątrz marszu i tak dalej. Zmieniła się władza, ten sam Marsz Niepodległości, ta sama godzina. Przepraszam, i nic, jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie. Wszystkie protesty, to nie było tak, że policja prowokowała protestujących, tylko były ochraniane przez policję. I dzisiaj znów mamy powtórkę z historii, mamy protest rolniczy i znów wewnątrz agenci prowokacje, gaz, po prostu cuda i tak dalej. I oni mówią oczywiście jeszcze bezczelnie chodzą do telewizji i mówią, że oni wolność reprezentują. Wolność reprezentują. Co to jest za wolność bez wolności do zgromadzeń? No to szczyt bezczelności. To jest mniej więcej tak samo, jak caryca Katarzyna tu wojska wprowadzała, też w imię wolności. Oczywiście, żeby Polacy byli bardziej wolni. No, proszę Państwa, i to jest tak, że podsumowując, ja chcę Państwu powiedzieć tak, że jeżeli ktoś mówi, że chce w trudnych czasach, zresztą bardzo trudnych czasach, mieć bezpieczne i silne państwo, no to nie da się mieć bezpiecznego i silnego państwa. Bez silnej armii, służb, bez patriotycznej młodzieży, bez silnej gospodarki, która nie jest eksploatowana z zewnątrz, bez stabilnego systemu prawnego, o którym mówiłem, bez silnej kultury, czy bez wolnego i demokratycznego narodu, bez dostępu do informacji. No nie da się. No to są kryteria, które trzeba spełnić, jeżeli chcemy mówić naprawdę o wolności. No po prostu. Po prostu. I teraz tak. Są, proszę Państwa, to są rzeczy, wydawałoby się oczywiste, ale trzeba je tłumaczyć. Proszę Państwa, no trzeba je tłumaczyć, bo nie ma innego wyjścia. Jest część Polaków, która oczywiście, no niestety badania to pokazały ostatnio, pan robił badania dotyczące w ogóle patriotyzmu Polaków, no jest grupa Polaków, która po prostu nienawidzi Polski, to prawda. No ale jest duża część ludzi, która po prostu jest po prostu oszukiwana przez media. Jest naprawdę oszukiwana przez media. I to jest nasze zadanie, żeby do tych ludzi docierać i pokazywać im, jak wygląda prawda. Zresztą, no co ja Państwu będę mówił? No każdy, kto chce chociaż chwilę poświęcić, poszukać, zobaczyć informacji, no już widzi, no rządzą kilka miesięcy. Miało być co? Miała być większa wolność, miało być taniej, miało być niższe podatki. Już podatki podnoszą. Ledwo co po prostu, już od 1 kwietnia. Zaraz podatki za energię. Miała być lepsza polityka zagraniczna. W Unii to klepią wszystko tak, jak tam weszło. Niemcy są przeszczęśliwi i zadowoleni, że to się po prostu wszystko udało. To się tak nie ma. No i akademiki za złotówkę i wszystko, proszę was. I paliwo miało być po 5 zł. Wszystko, no i proszę Państwa, no i dalej nic. I to jest tak... To jest mniej więcej tak, ja bym chciał Państwu powiedzieć, że dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się, proszę Państwa, tak z tego powodu, że świadomość społeczna jest budowana przez w takich obszarach jak media, kultura i uniwersytet. To tworzy świadomość społeczną. I to są obszary, które no niestety za naszych rządów szło nam to słabo. To są obszary, które zostały zlekceważone. Zaniedbane, to jest też powiedziane. Bardzo wiele rzeczy udało się dobrych zrobić. Ja myślę, że nie muszę Państwa przekonywać, bo to widać w kontraście do Tuska. Ale to są obszary, które są absolutnie kluczowe, fundamentalne z punktu widzenia, bo wielu ludzi pyta, no co się stało. No właśnie moim zdaniem stało się to, że to zostało zaniedbane. Po prostu te obszary zostały zaniedbane. I to jest tak, że proszę Państwa, no my musimy wyciągnąć z tego wnioski, i pokazywać Polakom, co z czego wynika, bo tutaj nic samo się nie dzieje. Musimy budować świadomość społeczną, formację młodzieży. No dzisiaj ja wiem, że nie jest to łatwe, ale trzeba to robić, trzeba docierać przez internet, dlatego też dzisiejsze spotkanie jest też transmitowane na wszystkich platformach i TikTokach i tak dalej, żeby pokazywać młodzieży, żeby zmuszać do myślenia, żeby mieli też inny przekaz niż ten przekaz, który jest pokazywany codziennie tam w mediach. Bo jeżeli nie będziemy tego robili, to proszę Państwa tak, zamiast Polaków za chwilę będziemy mieć Europejczyków, no bo są już ludzie, którzy mówią, że oni są Europejczykami, nie są Polakami, nie widząc różnicy. Będziemy mieć, proszę Państwa, ludzi, którzy, no będziemy mieć młodzież, która będzie formowana
To będzie taka formacja w ogóle bez styczności z chrześcijaństwem, bez żadnej styczności. No bo oczywiście chrześcijaństwo jest takie, że nigdy przecież nic nie wymusza na nikim, ale bez styczności w ogóle z chrześcijaństwem i zamiast tego ducha miłości będą ideologie. Młodzież będzie wychowywana w różnych ideologiach. Teraz jest ideologia klimatyczna, ideologia gender, inne te ideologie. I proszę Państwa, to będzie ogromna krzywda dla naszych dzieci. Ogromna krzywda dla naszych dzieci. Nie znając tych wartości, które nie będą znały wartości chrześcijańskich. I to jest tak, no i oczywiście to, co teraz wszędzie chcą wprowadzać, to co w Unii Europejskiej, czyli wczesna seksualizacja dzieci. To jest ogromna krzywda, którą ciężko nadrobić. Potem będzie. Ona będzie bardzo głęboko uderzała w tożsamość dzieci. My musimy bronić nasze dzieci przed tym wszystkim, co przychodzi. Wiecie Państwo, jak to jest tak, że oni tam twierdzą, że tam jest, wiecie, ta ideologia komunistyczna tak postępuje w takim tempie, że jak ja zostawałem posłem do Parlamentu Europejskiego, to oficjalna ideologia była taka, że jest 56 płci. A dzisiaj już kończę, proszę Państwa, kadencję. Dzisiaj już kończę kadencję i już oficjalnie jest 256. Strach pomyśleć, co będzie za kolejne 5 lat. I proszę Państwa, i uważajcie, bo oni oczywiście... Ja się też śmieję, ale jakbym się śmiał tak w Unii Europejskiej, to wiecie, jeszcze by jakaś kara mnie spotkała, już do więzienia za to wsadzają. Tutaj też powiedzieli, że już szykują kary za mowę nienawiści. Oni uważają, że po prostu to jest mowa nienawiści. Czyli mówienie o tym, że płeć jest biologiczna i są tylko dwie, no to będzie mowa nienawiści. Oni będą robili dokładnie, będą konsekwentnie wprowadzali swój plan, to jest nowy komunizm. Kiedyś mieliśmy czerwony komunizm, który wszedł tymi samymi schematami. Uderzał w tożsamość i chciał budować utopię. Utopię, która polegała na czym? Że wszyscy będą tyle samo zarabiać, wszyscy będą szczęśliwi, no tylko trzeba poradzić sobie z tymi kapitalistami, a potem z kolejnymi ludźmi po prostu, którzy przeszkadzają w tworzeniu tej utopii. No i dzisiaj jest po prostu podobnie z tym zielonym komunizmem. Będzie mieć szczęśliwy, wyemancypowany od tożsamości, kultury, religii, szczęśliwy świat, gdzie każdy będzie sobie mógł robić co chce, no tylko trzeba po drodze, no rodzina tylko przeszkadza, kościół tylko przeszkadza, państwa narodowe tylko przeszkadzają. Takie rzeczy im przeszkadzają. To trzeba wyeliminować i wszyscy będziemy żyli w krainie szczęśliwości. No i oczywiście ci, co emitują CO2, to też bardzo przeszkadzają. I wtedy będziemy, jak już to wyeliminujemy, będziemy żyli w krainie szczęśliwości. No i są ludzie, którzy w to święcie wierzą. No po prostu, no niestety. A młodzież to już w ogóle. I to już doszło do takiej sytuacji, że no w Warszawie, no to się po prostu, no widzicie Państwo, w Warszawie, no przyszła jakaś banda, znaczy, przepraszam, młodzież jakaś, która jest tak, finansowana gdzieś tam pewnie z tych wszystkich, z unijnych tych agent, walczą o to, o klimat, walczą klimat, czyli tak, ludzie, którzy mówią na co dzień, że reprezentują wyższą kulturę, bo to jest tak, jak Państwo spotkacie pewnie jakiegoś przeciętnego wyborcę Platformy w Gdańsku, to on powie, że on reprezentuje on wyższą kulturę. Oni są często szantażowani po prostu przez to jest taki szantaż emocjonalny, że po prostu, no patrzcie, ludzie mądrzy, inteligentni głosują na Platformę, reprezentują wyższą kulturę. I jakoś tak dziwnym przypadkiem, no nie wiem, no świadectwo, znaczy moim zdaniem świadectwem kultury jest na przykład to, jakim językiem się kto posługuje. I jakoś tak się dziwnie składa, że oni mają 8 gwiazdek, a po drugiej stronie, no nie bardzo da się znaleźć jakiś odpowiednik. No dlaczego? No właśnie dlatego, że to jest ta nowa europejska postępowa kultura, a nasza kultura to jest stara chrześcijańska po prostu kultura, która nie określa takimi słowami, takimi epitetami drugiej strony. I oni mówią, że oni reprezentują wyższą kulturę. Proszę Państwa, wyższą kulturę reprezentują. A na czym to polega? No polega to, proszę Państwa, na tym, ci reprezentanci wyższej kultury, ci młodzi ludzie, którzy są przekonani, że oni reprezentują wykształconych, lepszych i tak dalej, biorą, proszę Państwa, farbę i albo przeszkadzają, teraz koncert Filharmonii zakłócili, albo wylewają farbę na warszawską syrenkę. A najlepszy numer polega na tym, że niszczą Warszawę za pieniądze Warszawy. Proszę Państwa, bo się okazało, że Trzaskowski dał im lokal w centrum Warszawy, który kosztuje 20 tysięcy, dał im za rynkowe ceny, to jest około 20 tysięcy za wynajem, wynajmuje im za 4 tysiące, a ci to jeszcze podnajmują komuś, jeszcze na tym zarabiają. Proszę Państwa, ci właśnie wariaci, którzy, czyli tak, miasto dokłada do nich około 16 tysięcy, Trzaskowski płaci ludziom, którzy niszczą mu potem Warszawę i on musi potem płacić za te odbudowanie tych budynków. I w ramach oni twierdzą, że to jest wyższa kultura. To jest wyższa kultura od państwa. Nie wiem, czy w Gdańsku jest tak samo, ale jeżeli jest tak samo, to jest, proszę Państwa, no to jest,
To jest, proszę pana, to jest upadek. Oni mówią, że oni reprezentują wyższą kulturę. Ja tutaj jadąc do państwa czytałem komunikat, że Radio Chopin likwidują, bo też im jakoś to po prostu, nie? Czyli wyższa kultura będzie polegała na tym, że będą jakieś śpiewy i krzyki tej Marty Lempart, a Chopina nie będzie. Wyższa kultura. Proszę państwa, no to jest tak, że... To jest albo i pieśni rewolucyjne wkrótce, no wiecie państwo, ja już tam, wiecie państwo, międzynarodówkę być może też będą wkrótce śpiewać. Wiecie państwo, że jak ja wchodzę, dygresję jeszcze sobie pozwolę, jak ja wchodzę do Parlamentu Europejskiego, jest główne wejście takie do Parlamentu Europejskiego dla nas, to zawsze mnie wita taki posąg Spinelliego, bo tam jest, wiecie państwo, Spinelliego. Część z państwa wie, kto to jest Spinelli. I to jest tak, że oni w ogóle robią jakieś uroczystości dla czci Spinelliego, przegłosują mu chwałę, oni mówią, że oni Unię robią dla Spinelliego, to po prostu stary komunista, no po prostu stary taki po prostu zatwardziały komunista, którego każdy z państwa może sobie przeczytać manifest tego Spinelliego, który po prostu mówi, że jego celem jest likwidacja państw narodowych. I oni to chwalą, czczą, pomniki mu stawiają po prostu i tak dalej. No komuniści, tylko inaczej przebrani. Ale wszystko to, co było. No komunistom przecież Marksowi też przeszkadzała. Rodzina, tradycyjna tożsamość i tak dalej. Im przeszkadza dokładnie to samo. Religia mu przeszkadzała. No i to i tym to samo przeszkadza. No tylko się teraz już zrobili zieloną, prawda, ideologię, no bo jeszcze z tego można dużo pieniędzy wyciągnąć tej zielonej ideologii, która jest po prostu tak absurdalna i tak głupia, jak się spojrzy do tego. Wiecie państwo, dlaczego to jest absurdalne i głupie po prostu? To jest po prostu głupie i trzeba z tym walczyć. Tak samo jak walczyliście państwo z tą ideologią czerwoną komunistyczną. To jest głupie po prostu dlatego, że nawet gdyby założyć, że, bo wiecie państwo, wszystko to się opiera na tym, że jak my mamy, tak jak te panie, które tam Trzaskowski finansuje, one wierzą, że ziemia się zaraz spali. I to jest tak, że bo Trzaskowski im to powiedział, że się zaraz ziemia spali. No ale w każdym razie, jak będzie za dużo tej emisji CO2, czyli dwutlenku węgla do atmosfery, to polega na tym, to nawet zakładając, że człowiek ma na to wpływ, że temperatura jest... To właśnie, no to dokładnie tak. To jest tak. Europa, znaczy, żeby ten współczynnik obniżyć, to problem polega na tym, że wszyscy na świecie musieliby robić to samo. Ponieważ nawet jeżeli Europa naszym ogromnym wysiłkiem obniży emisję CO2 o 2%, a Chiny zwiększą o 3%, to jest syzyfowa praca. I teraz trzeba zadać pytanie jednemu czy drugiemu takiemu po prostu mistrzowi świata, który teraz tak, wyprowadził przemysł, każą wyprowadzać nam przemysł z Europy, no ale my nie konsumujemy mniej, no konsumujemy tyle samo. Czyli po prostu absurd tej całej sytuacji polega na tym, że my wyprowadziliśmy to, co myśmy zarabiali, marże, po prostu przemysł, wyprowadziliśmy poza nasz kontynent i tak to kupujemy, i tak to konsumujemy, inni na tym zarabiają, a CO2 idzie tyle samo, tylko że z innego miejsca. No przecież to właśnie dokładnie tak jak naukowy komunizm. No to jest naukowy komunizm, no po prostu to się w głowie nie mieści, jakie to jest głupie. No i ci Chińczycy na nas patrzą i pękają ze śmiechu. No pękają ze śmiechu. Dlatego, że oni przejmują nasze, po prostu przejmują naszą produkcję, patrzą, jakie my popełniamy piękne samobójstwo, po prostu oni stają się naszym kosztem coraz bogatsi, a chodzą ludzie po prostu, no i również w naszym kraju i wybierają ich, no po prostu. Nie rozumiejąc tego, że to jest tak, że no, rok temu kazali wszystkim wymieniać piece na piece gazowe, no. No bo gazowe były bardzo ekologiczne, no bardzo były ekologiczne, ale proszę państwa, bardzo ekologiczne, zmusili prawem wszystkich, żeby po prostu piece wymieniać, stare piece na piece gazowe. I Unia nawet dofinansowała te piece gazowe. Prawo uchwalili. Dlaczego? No bo Niemcy mieli gaz z Nord Streamu, prawda? Ale im ten, nagle wyleciał im ten Nord Stream i oficjalnie chcę państwa poinformować, że gaz jest już nieekologiczny. Przestał być ekologiczny. Nagle całkowicie jest nieekologiczny. Psuje klimat. Teraz, proszę państwa, klimatu nie psują pompy ciepła. Teraz akurat. Akurat zupełnie przypadkiem Niemcy, prawda, pełno otwierają teraz tutaj tych fabryk pomp ciepła i teraz klimatu nie psują. I teraz tak, Polak, który nie dość, że został obrabowany i zniszczony dorobek pokoleń przez Niemcy. Najpierw w części w XVIII wieku. Potem po prostu pierwsza, druga wojna światowa, po prostu aż majątek rozkradli, powywozili po prostu do Niemiec i tak dalej. I to jest tak, że i mamy mniejsze oszczędności w związku. Potem w związku z tym wylądowaliśmy w PRL-u. Kiedy oni mogli się swobodnie rozwijać, no przynajmniej zachodnie Niemcy, mówię, i duża część Europy. Kiedy oni mogli się swobodnie rozwijać, my nie mogliśmy, bo mieliśmy po prostu, no oni dostawali pieniądze z planu Marszala, my dostawaliśmy książki Lenina i Marksa. I proszę państwa, i to jest tak, że
I to jest tak, że nie mogliśmy się prawie 50 lat rozwijać. No w związku z tym mamy mniejsze oszczędności, tak? Mamy mniejsze oszczędności. Nie z naszej winy. Nie dlatego, że Polacy są głupsi, leniwsi, tylko po prostu dlatego, że ci po prostu kolejny raz rozpoczęli kolejną wojnę światową, zniszczyli prawie 40% naszych tego, co mieliśmy przed rozpoczęciem II wojny światowej. Pozabierali. I teraz tak, a o zasobach ludzkich jeszcze dwa słowa też powiem, bo specjalnie sobie, proszę Państwa, zaznaczyłem, chcę Państwu to o tym o dwa słowa powiedzieć. No ale w każdym razie to jest tak, no tak, my mamy mniej w związku z tym oszczędności. I teraz oni mówią Polakowi, który ma tyle razy mniej oszczędności od przeciętnego Niemca, który mówi jeszcze nasze zasoby często trzyma gdzieś tam u siebie na strychu, i oni mówią, że my teraz mamy, nasze oszczędności mieliśmy rok temu wydawać na piece gazowe, a teraz mamy kolejne oszczędności, piec gazowy już będzie passé, bo jest nieekologiczny, i teraz mamy kupić pompę ciepła, a każdy z Państwa, który się na tym zna, no to bardzo dobrze wie, że sama pompa ciepła nic nie daje, bo to trzeba razem z fotowoltaiką, trzeba z termomodernizacją budynku, dopiero wtedy to ma sens, no bo inaczej w kocach będziemy siedzieć po prostu, tak? I jeszcze mamy te oszczędności wydawać na ich fabryki, bo oni mają mieć pompy ciepła. No i po prostu przyjeżdżają tam ci reprezentanci Tuska, klepią to wszystko w tej Unii Europejskiej i się cieszą i mówią, my jesteśmy dla was, patrzcie, jak dobrze zrobiliśmy. Wreszcie jesteśmy europejscy. No wreszcie Polska wróciła na ścieżkę europejską. Proszę Państwa, wreszcie. No wreszcie od przyszłego roku nie będzie finansowania pieców gazowych. Wreszcie jesteśmy europejscy. No przecież to jest przekaz, proszę Państwa, no przecież to obraża inteligencję, godność każdego człowieka, taki przekaz. No po prostu naprawdę, no. Ile można tych głupot słuchać, no. I w związku z tym i tak, jeszcze na końcu chciałem Państwu powiedzieć o tych elitach, bo to jest tak, coś z czegoś zawsze wynika. Ja Państwu powiem, mam taki, ale mam taki doskonały jest artykuł, naprawdę, aż sobie, przez Grzegorza Górnego w sieci. I ja Państwu powiem tak, co spowodowało, no bo wiecie Państwo, gdyby nie to, że wybito nam elity, to po prostu nigdy nie znaleźlibyśmy się w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy. Ale to jest tak. Problem Polski, ja czytam artykuł Grzegorza Górnego dla sieci, on naprawdę jest, jakby pokazuje dużą część istoty rzeczy, o której Państwu mówię. Problem Polski polega na tym, że do dziś nie otrząsnęliśmy się ze skutków, którym dotknięta była Rzeczpospolita w czasie II wojny światowej. Doszło wówczas do zagłady naszych elit, dokonywanej z premedytacją przez dwóch okupantów, niemieckiego i sowieckiego. Jak podaje profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, w tamtym czasie zginęło tak. 57% adwokatów, 39% lekarzy, 30% naukowców, 21% sędziów, 20% nauczycieli, 20% księży, 37% absolwentów uczelni wyższych, 30% maturzystów z tych roczników, 53% absolwentów średnich szkół rzemieślniczych. Poza tym około 30 tysięcy ludzi, głównie należących do elit, zabito w latach 45-56, a od 100 do 200 tysięcy uwięzionych w Polsce i deportowano do łagrów i nigdy nie wrócili. I według spisu powszechnego z 1946 roku w Polsce zostało 1,8% osób z wyższym wykształceniem. I proszę Państwa, te osoby były zastępowane przez tych przywożonych tych komunistów albo z najniższej, wiecie Państwo, i to jest tak, że sędziów na przykład, przykładowo tak, nie potrafili, no państwo musiało mieć jakichś sędziów. Ci adwokaci, którzy zostali, no nikt nie chciał sądzić dla komunistów. No nikt, bo to byli dobrze wychowani ludzie w czasach II Rzeczpospolitej. To wiecie państwo, co robili? Oni brali tych takich najgorszych po prostu tych i na 6-tygodniowe szkółki zostawali sędziami i potem skazywali polskich patriotów. Potem oczywiście nadrabiali to swoje wykształcenie i wprowadzali nowych do zawodu, prawda? I to tak ciągle trwa. I ciągle trwa. I jak próbowaliśmy z tym zrobić wreszcie porządek, zsiąść to raz na zawsze, to oni jeszcze tych patriotycznych sędziów, którzy zostali, to nazywają ich neosędziami, ich męczą i wykańczają w tej chwili. Tych właśnie, którzy mieli poczucie tego, ci, którzy stali po właściwej stronie, którzy rozumieli, że konstytucja jest wyżej niż traktaty jakieś europejskie, że nie ma czegoś takiego jak pierwszeństwo prawa europejskiego nad polską konstytucją, to ci właśnie są teraz wykańczani. A po prostu do rangi świętości w Polsce urastają sędziowie tacy jak tam Tuleja, prawda, i tak dalej. Po prostu który, czy ten Juszczyszyn sędzia sądu rejonowego, który po prostu właśnie twierdził, że ci od Jaruzelskiego to nie są neosędziami, a tamci w wolnej Polsce wybrani to są neosędziowie. Do takich absurdów dochodzi. I proszę Państwa, ale na koniec chcę Państwu powiedzieć, że no nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie to, że jest nadzieja. Znaczy jest naprawdę nadzieja, że powiem Państwu tak.
Była grupa ludzi, która chciała nas odsunąć do władzy, żebyśmy zrozumieli swoje błędy, bo błędów trochę napopełnialiśmy. Naprawdę. Było trochę, nie ma dwóch zdań. Wszyscy wypełniali te błędy. Ale każdy, kto chce, może już zobaczyć, porównać sobie do tego, co Tusk robi. Każdy, kto chce, może zobaczyć. I proszę Państwa, nie będzie lepiej. No nie będzie lepiej, dlatego że jak oni poklepali te zielone łady, to teraz po prostu śruba będzie w Polsce dokręcana. Będzie dokręcana. No i proszę Państwa, i teraz tak. Trzeba zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby już w najbliższych wyborach pokazać Tuskowi czerwoną kartkę. Bo jak nie, to on będzie posuwał się jeszcze dalej w niszczeniu praworządności, niszczeniu demokracji, wolności i tak dalej. W związku z tym jest nadzieja, że tak może się stać. No bo Państwo jesteście tą nadzieją. Po prostu naprawdę, no zobaczcie, popatrzcie na ile jest ludzi dobrej woli, którzy chcą walczyć o prawdziwą wolność w Polsce. Za co bardzo serdecznie Państwu dziękuję i chcę poprosić o to, żebyśmy nie odpuszczali w tej walce. Nie odpuszczali. Dziękuję. Dziękuję. I proszę Państwa, chętnie odpowiem na Państwa pytania. Szanowni Państwo, zrobimy takie BHP pytań. Państwo podnieście rękę, ja będę patrzył i będę do Państwa podchodził z mikrofonem. Państwo zadacie pytanie i wtedy Pan Patryk będzie odpowiadał, dobrze? Najpierw może do Pana podejdę. Przepraszam bardzo, mogę? Z Proszę Państwa, ja dziękuję, ale jest rzeczywiście, dzisiaj mam, jest tak, ale dziękuję. Cieszę się, że mimo wszystko pan się zdecydował do Gdańska, a pan powiedział nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja bardzo dziękuję. Ewita Polasa. Bardzo miło pani Ewita. Jesteśmy razem. Świetnie, dziękuję. No, jedna pani, bardzo dziękuję. Trochę imieni, no, ale pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Niespodzianka. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za te piękne kwiaty, na które nie zasługuję. Ale... Dobra, ja położę tutaj, dobrze? Zrobimy tak. I już jestem otwarty na pytania. Zacznijmy od pani. Tak, tutaj zacznijmy. Dobrze. Ja trzymam. Zrobienia z Gdańska dla pana Ziobry. Przekażę, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja przekażę. Pozwolę sobie. Panie Patryku, nazywam się Krzysztof Wrosz, mam 62 lata, urodziłem się w Gdańsku i tu mieszkam od urodzenia. Panie Patryku, mówił pan o tym, żeby przekonać część naszego społeczeństwa do tego, że popełnili błąd podczas ostatnich wyborów. Otóż moja konstatacja jest nieco inna, dlatego że uważam, panie Patryku, że część społeczeństwa robi to w sposób świadomy i celowy. I teraz nie chodzi o to, żebyśmy tych ludzi przekonali, ale zadałem sam sobie pytanie, ponieważ jestem pedagogiem z wykształcenia i pracuję z młodzieżą od wielu, wielu lat. Powiem panu tak, jak Polska była pozbawiana państwowości, o czym pan na pewno wie, to gdzie przekazywana była wiedza, historia, tradycja, kultura? W rodzinach, panie Patryku. I teraz jak pan spojrzy po sali, większość z tych osób to są ludzie starsi. Ja nie chcę nikogo obrażać i wypominać w wieku, to nie w tym rzecz. Tylko chodzi o to, że w dzisiejszych tak trudnych czasach, o których pan mówi, z którymi ja się w 100% zgadzam, rola seniorów polega na tym, żeby rozmawiali z wnukami, rozmawiali z synami, rozmawiali z dziećmi i im opowiadali o historii, opowiadali im o polskiej państwowości, opowiadali im o zwycięstwach polskiej armii, polskiego państwa. I chodzi o to, że ta praca organiczna musi się zacząć już teraz. Nawet gdybyśmy przegrali te następne wybory, w co mam nadzieję się nie stanie, ale chodzi o to, żeby przyszłość była nasza, żeby przełamać po prostu ten bezwład narodu i żeby tych młodych ludzi zaprzysiąc ojczyźnie, tak? Żeby im pokazać wzorce, do czego powinni dążyć.
I tego my byśmy oczekiwali, realnego planu od polityków, co konkretnie zrobić, nie górnolotnej mowy, tylko konkretnego planu, jak z tą młodzieżą pracować, gdzie działać, jak ich grupować, jak ich podnosić. I oto mamy prośbę. Wszystkim tutaj zgromadzonym myślę, że to leży na sercu przede wszystkim. Dziękuję, to jest bardzo ważne pytanie. To jest oczywiście prawda, proszę Państwa, bo tylko tak, ja wiem ze swojego doświadczenia, to jest prawda. Oczywiście powinno się formować wartości w rodzinach, tylko ja wiem też z własnego doświadczenia, przecież jeżdżę wiele po Polsce, ale w rodzinach, w każdej rodzinie znajdzie się człowiek, który głosuje inaczej. No po prostu i to jest tak, że cokolwiek by nie zrobiono, jak nie próbowano tłumaczyć, on jest zamknięty, bo on słyszał w TVN-ie i na pewno jest inaczej. To co to, w TVN-ie prawdy nie mówią? No niemożliwe. I to jest, proszę Państwa, to nie jest łatwe. Jak sobie z tym radzić? No jeżeli dla nich kanałem komunikacji jest na przykład internet i próbujemy. Całe nasze spotkanie jest na wszystkich platformach, TikTokach, Twitterach, Instagramach, wszystko jest na żywo transmitowane. Można odtworzyć, można porozmawiać. Kto chce, czasem przychodzi, zapyta również na takie spotkania. Rzeczywiście młodzieży jest mniej, ale również widzę, że jest. W związku z tym, to, co nam zostaje, no musimy walczyć, nie możemy z założonymi rękoma, no musimy walczyć, nie ma innego wyjścia, no to, bo tu chodzi o Polskę, tu chodzi o coś więcej niż my. Proszę, tak. To jest problem bardziej skomplikowany, powiem pani. To jest problem bardziej skomplikowany jednak, ale proszę bardzo, bo jak ktoś z Państwa chce zadać pytanie jeszcze, tak, to tu wojewoda Jankowski podejdzie. Tak. Dzień dobry, Bożena Szot z tej strony. Jest mi niezmiernie miło zobaczyć tutaj pana. Ja może nie to, że pytanie, ale jakąś taką sugestię mam. My tu w Gdańsku jesteśmy, tak nam się wydaje, zapomnieni. Mówią, że wschodnia Polska jest zapomniana, a to wychodzi tutaj, że my w Gdańsku jesteśmy zapomnieni. My bardzo byśmy chcieli o wsparcie takich ludzi jak pan, z wyższej półki, żeby przyjechali tu do Gdańska, żeby nas wsparli, żeby nam powiedzieli właśnie, co mamy zrobić, bo my tu się naprawdę staramy. Pan zobaczy, ile nas tutaj jest. Jest niedziela. Moglibyśmy być z rodzinami. Natomiast dlatego ludzie tutaj przyszli, tak mi się wydaje, że właśnie pan tutaj do nas przyjechał, że nikt inny z suwerennej Polski, tylko pan, europoseł, któremu leży na sercu to, no ojczyzna, nasza rozumiem. Ojczyzna. Bardzo, bardzo pani dziękuję. No bo rozumiem, że postulat jest taki, żeby ważni politycy z PiS-u też tu przyjeżdżali, tak? Bo nie przyjeżdżają, tak? Ja przekażę, proszę państwa, przekażę. Szanowni państwo, ja bardzo się cieszę, że pan europoseł, pan Patryk Jaki w ogóle zechciał na moje zaproszenie wpaść do Gdańska. Bardzo się cieszymy. Ja też, panie europośle, bo ja też widzę i myślę, że państwo też może przywitać się gromkimi brawami, bo ja widzę przedstawicieli naszego samorządu rolniczego, naszych rolników, którzy teraz walczą i protestują. Witajcie, panowie. Ten pan taki skromny to pan Janusz Sampolski. Witamy. Dziękuję bardzo. To teraz paniom tak. Teraz oddajmy głos. Kto chciał zabrać głos? Panie widziałem pani tutaj, tak? Rękę, tak? Tam pani głos. Już tam pani i panowie. Tak? Aha, i po tej Dobrze. Stronie jeszcze, tak. Czyli tak, pan, pani, pan i pani. Proszę. Proszę państwa, chyba wszyscy obecni na tej sali są przekonani, że Tusk doszedł do władzy dzięki TVN-owi. Jaka jest pana konstatacja czy przemyślenia na temat, w co grają Amerykanie łącznie z ambasadorem? TVN jest stacją amerykańską przecież, a jaką politykę Tusk prowadził przez 8 lat, to chyba Amerykanie są zorientowani. Wiecie państwo, dziękuję za to pytanie. Znaczy, to jest problem bardziej skomplikowany, to nie jest kwestia tylko TVN-u, dlatego że, tak jak państwu mówiłem, to jest kwestia w ogóle konstrukcji systemu informacyjnego trzeciej RP, gdzie strona liberalno-lewicowa ma hegemonię.
Po prostu ma hegemonię. To, co ma strona patriotyczna, to są takie wysepki po prostu. No. I problem tylko polega na tym, że rzeczywiście no, w tej sprawie, tak jak Państwu mówiłem, ja uważam, o to się też kłóciłem, no, uważam, że mogliśmy zrobić więcej. Pewnie nie byłoby nigdy tak, że mielibyśmy porówno, no bo to uważam, że to, wiecie Państwo, to są naleciałości, które się ciągną od 89, a tak naprawdę od 45. No bo Państwo wiecie, że telewizję w Polsce nie każdy mógł mieć. No wiecie, kto był założycielem TVN-u. No przecież to nie ma przypadków tutaj, prawda? Żadnych. Natomiast oczywiście w tej sprawie można było robić więcej. I to jest rzeczywiście wniosek dla nas. To, że da się zrobić więcej, proszę Państwa, w tej sprawie, no to pokazał jednak premier Orban, dlatego że można się tam nie zgadzać, ja się nie zgadzam z jego polityką wschodnią, no ale wiecie, bardzo problemy on ma podobne, też postkomunistyczne naleciałości, a jednak wygrywa kolejne wybory, tam po prostu da się, no to nie jest tak, że się nie da, tylko po prostu trzeba mieć większą determinację, to nie może być tak, że po prostu no, są u nas ludzie, którzy się boją. No boją się, no można, nie no, oczywiście, że można, oczywiście, że można. Proszę. Tak. Prawda, to prawda. Prawda, to prawda. Tak, prawda. Teraz proszę pytanie. Bardzo. Trzymam pani mikrofon, trzymam. Anna Czapska. Będzie pani lepiej słyszeć. Pani puści mikrofon, a pani podtrzyma tak, że pani teraz proszę. Dobrze. Pan poseł mówił nam o sędziach rzeczywiście i prokuratorach. Zgadzam się, bardzo ważne jest, ale także i o świecie, a o świecie kształtują najpierw uniwersytety. A co się na tych uniwersytetach wyprawia, to po prostu zgroza ogarnia. Jeżeli potrafią, jeden profesor mówi, że widzi A, a drugi mówi, że widzi B. I oni wychowują następców. No to co się potem dziwić, że mamy nauczycieli, jakich mamy? To z nieba się nie wzięli. Tak, ma pani rację. Ja wspomniałem o uniwersytetach, ale nie rozwinąłem tego. Ale chcę Państwu coś powiedzieć, bo przy okazji, a propos tych uniwersytetów całych, mamy tak. Wiecie Państwo, uniwersytety, wydziały prawa. No elitarne można powiedzieć, prawda? Przez ostatnie 8 lat, jak rządziliśmy, cały czas wydawali z siebie uchwały o łamaniu praworządności, konstytucji, coś tam. Pisali na cały świat. A dzisiaj, kiedy naprawdę jest łamana praworządność, to ich nie słychać, albo słychać i to Państwu zacytuję, bo to jest naprawdę świetne. To jest, proszę Państwa, tak, te ich autorytety prawne. No, Marek Safian. Proszę Państwa, sędzia TSUE, ich autorytet prawny, którego słuchają inni prawnicy i mówi tak, trzeba wyrwać się z pułapki prawniczego formalizmu, czyli po prostu trzeba działać bez prawa. Profesor Sadurski, właśnie odznaczony Uniwersytet Warszawski, odznaczony teraz, tam 3 dni temu przez Adama Bodnara, mówi tak. Przy przewracaniu demokracji można odejść od litery prawa, a nie przekraczanie przepisów konstytucji doprowadzi do tragedii. Czyli on mówi, że przywracając demokrację, nie można tego robić według litery prawa. A jak się będzie przestrzegać konstytucję, to tragedia. Wytłumaczył pan profesor. Inny pan profesor z cyklu mądrości III Rzeczpospolitej, pan profesor Coll. Wprowadzając praworządność, nowa władza nie może iść drogą ustawodawczą. Widzicie Państwo? Tego uczą studentów, prawda? Czyli jaką drogą? Co? Pałą po prostu, tak? Czyli jaką drogą, przepraszam? Siłą. Oczywiście, proszę Państwa, oczywiście po drodze jeszcze był Donald Tusk, że będzie, wszystko robimy zgodnie z prawem, tak jak my je rozumiemy. Ale oczywiście wszystkich już przebił słynnym swoim cytatem, absolutnie. Adam Bodnar, profesor prawa, tam jakiś szef wydziału prawa i tak dalej. Przywracamy tę konstytucyjność i szukamy na to jakiejś podstawy prawnej. Więc proszę Państwa, rzeczywiście to jest celna uwaga. No jeżeli takie autorytety, to największe autorytety prawne w Polsce, jeżeli tak wychowują młodych prawników, no to nic z tego nie będzie. No to tutaj rzeczywiście potrzeba jest naprawdę jakichś bardzo radykalnych rozwiązań. To prawda. Ma pan rację. Kolejne pytanie.
Ma pan rację, tylko proszę. Dzień dobry, nazywam się Teresa, mam 64 lata i mam takie jedno, odnieść się chciałam do tej odpowiedzi pana poprzedniej, że co nas edukuje. No edukuje niestety nas TVN, ale dlaczego my przez wiele lat, jeżeli mieliśmy tak wspaniały rząd i pełen szacunek dla pana, jestem panem, dlaczego nic nie zrobiliśmy, że mamy tyle obcego kapitału? To jest jedna sprawa, że po prostu wszędzie w innych państwach jest po 30%, po 20%, a u nas wpływ obce kapitały mają na nasze wybory, na naszą młodzież. Ja na przykład moje dzieci kształtowałam w wierze i walka jest ogromna. Po jedno moje dziecko jest cały czas przy mnie i jest niestety pisowskie, a moje dziecko drugie, cały czas jest walka przy każdym spotkaniu niedzielnym. Niestety dają się już troszeczkę przekonywać, bo staram się to robić przez ogródek i dużo mi się udało już zrobić, bo cały czas właśnie podaję takie przykłady, jak pan zaczął właśnie rozmowę, na czym chcemy zbudować Polskę i powiedziałam, że my jesteśmy odpowiedzialni za to, że my mamy przygotować Polskę, przekazać wartości chrześcijańskie, wartości naszych przodków, to spoczywa na nas, bo my chcemy, żeby nasze wnuki były na tych wartościach, na tych korzeniach kształtowane. Bo powiedziałam, że dziecka, które jest edukowane ideologią, nie ma ani obywatela, ani matki, ani ojca, ani pracownika. To jest jedna sprawa. Drugie, dlaczego my jako katolicy mamy siedzieć pod ziemią i za każdy oddech jakiegokolwiek kapłana jest... Ostatnio nawet było spotkanie przed wyjazdem na protest do Warszawy. Dziennikarz zaatakował naszą parafię ojca Pia z tego względu, że ksiądz tylko powiedział, że jest wyjazd do Warszawy. Powiedziałam temu dziennikarzowi, zadzwoniłam później do niego, że ksiądz ma takie samo prawo w naszym kraju, jest obywatelem, jeżeli się dotyka prawa moralnego, to Kościół idzie równie z polityką, bo moralność jest naruszona i korzenie chrześcijańskiej wartości, a z tych wartości wyrasta obywatel, patriota, obywatel, na prawdzie, bez kłamstwa, na 10 dialogach, 10 przykazaniach Bożych. A z tych 10 przykazań Bożych mamy prawdziwych obywateli i patriotów, i dobrych rodziców, i dobrych obywateli. A jeżeli na uczelniach, chciałam powiedzieć, mój siostrzeniec, jeżeli studiował, to miał opony przebijane, bo należał do grupy pisowskiej. Więc dlaczego my mamy taką małą ochronę? Dlaczego chce się zamknąć Kościół, katolików, kapłanów do podziemia i są zastraszani? Jak strasznie był atakowany nasza parafia za to, że tylko powiedział, że jest po prostu wyjazd do Warszawy. Czy takiego prawa nie ma? Czy on nie jest obywatelem? Czy on nie płaci podatków? Czy my nie płacimy? Tak samo atakuje się księdza Rydzyka. Czy takie wartości Rydzyk zabierze ze sobą? Przecież on kształtuje naszą młodzież. On wybudował piękne muzeum, pamięć, tożsamość i tyle wartości. Czy my nie mamy prawa do tego? Się broni. Dlaczego cię tego nie broni? Dlaczego ciągle się nas spycha, ciągle nas się zastrasza? Tusk ma zdobyć władzę. Teraz po co są studia prawnicze? To jest studia, powinny być Tuska. Bo przecież takie prawo, które studentom się wkłada do głowy, ono jest w ogóle nie jest egzekwowane. Dlatego po co ci mają studiować studenci? Jak Tusk ma swoje prawo, zlikwidujmy studia. Po co prawo? No, bardzo pani dziękuję. No, nie pozostaje mi nic innego, tylko się z panią zgodzić. Jak pani posłuchałem, no to powiem tylko tyle. No, jeszcze więcej nadziei jest w moim sercu. Jeszcze Polska nie zginęła. To jest, wiecie, jeszcze tutaj jest... Postawić pytanie, ja trzymam mikrofon. Dobra. Dzień dobry, moje nazwisko Krzysztof Nowak. Chciałbym tylko panu zadać pytanie, bo od 2014 roku, czyli tak naprawdę rozpoczęcie wojny na Ukrainie, bo wojna trwa od tego, zajmuję się OSINT-em. I od dłuższego czasu się takim OSINT-em ekonomicznym zajmuję i najbardziej co mnie śmieszy, nie wiem czy pan jako poseł to widział, jak najpierw Niemcy był uzależniony od gazu rosyjskiego, a teraz się zaczynam uzależniać, kiedy wszyscy w Europie Zachodniej uciekają za przeproszeniem z Chin, bo się Chiny sypią przy użyciu Evergrande czy inne rzeczy, to Niemcy się wpychają na hama, żeby za przeproszeniem uciąć głowę, nie dość, że nam, to sobie utną, tak za przeproszeniem. I czy tylko po prostu nie widać w Europarlamencie, bo piękne podsumowanie, jakie widziałem, może pan to widział, kiedy kupa idiotów, którzy zarabiają olbrzymie tysiące, dziesiątki tysięcy euro, bili idiotce, która opowiadała o patoekologii, bo to jest patoekologia tak naprawdę. I dlatego tak chciałem zapytać, czy to po prostu widać w tym Europarlamencie, bo przekazu takiego dokładnego, jakby tego też jest po prostu tam jest zakłamany. No, dziękuję. Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, to jest tak, że ja się za bardzo nie przejmuję, jak Niemcy będą mieli problemy. Akurat mnie to jakoś strasznie nie przejmuje. Natomiast oczywiście to, co mnie interesuje, to jest siła naszego regionu. To jest tak, że my powinniśmy po prostu walczyć o to, żeby nasi obywatele zrozumieli, że powinniśmy budować autonomię naszego regionu, Europy Środkowo-Wschodniej. Kiedyś, jak Polacy za to odpowiadali, to Europa była bezpieczniejsza i miała więcej praw, miała więcej wolności i więcej było praw dla zwykłego człowieka. A jeżeli brali się za to Niemcy albo Rosjanie, to zawsze kończyło się to terrorem. Po prostu. I dlatego my po prostu, naszym zadaniem powinniśmy to tłumaczyć wszystkim, że Polacy powinni nie trzymać się tego ogona niemieckiego, tylko właśnie budować alternatywę, to znaczy budować podmiotowość tego regionu. Tak jak kiedyś Rzeczpospolita istniała duża. Proszę Państwa, ja chciałam zwrócić uwagę na bardzo groźne zjawisko, które Państwo na pewno zaobserwowali, że w tej chwili właśnie przeważnie na podstawie jakiejś uchwały, nie ustawy, rządzący zdejmują szefów różnych agent rządowych. No ostatnio przed wyjściem posłyszałam, że Agnieszkę Romaszewską odwołano z Bielsatu. I u nas w Gdańsku pana Berenta z muzeum. I trzeba się rozejrzeć i zacząć tych ludzi bronić i się nie zgadzać na to. Bo jest to z wielką szkodą i to jest po prostu poza tym draństwo i nieuczciwa sprawa. Także nie. I jeszcze do tej pani, która mówi, że trzeba więcej, żeby ludzi z Warszawy do nas przyjeżdżało, to niech się pani rozejrzy po IPN-ie, bo są tu środowiska w najcięższych, że tak powiem, czasach. To na przykład taką ostoją dla nas było Muzeum II Wojny Światowej. Tak, łącznie tam można było nawet koncert doskonały zrobić, to mają piękne sale. I to. No, dziękuję. Zmiana wojewody. Tak, dziękuję bardzo. No, proszę Państwa, to jest prawda. Oczywiście oni mają prawo, wiecie Państwo, oni oczywiście wygrali wybory, mają prawo do części zmian. Natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście jest tak, że wiele zmian przeprowadzają oczywiście bezczelnie, łamiąc prawo. Tak było z szefem CBA, no bo ma 5-letnią kadencję. Ambasadorzy, no żeby odwołać ambasadora, musi być zgoda prezydenta, no ale skoro im przeszło z prokuratorem krajowym, no to idą dalej. No to proszę Państwa, to jest tak samo. To niestety tak samo wygląda. I ja też, tak jak pani, mam poczucie, że jest za mały protest w tej sprawie. No bo to jest naprawdę, oni już tak bezczelnie łamią to prawo, że się w głowie nie mieści. Proszę, tak? Bo jeszcze. Tak, kolejne pytanie. Piotrowski Jerzy. Pytanie. Czy grozi nam w najbliższym czasie podatek katastralny, wykup lasów i polskiej ziemi? Dziękuję. Dziękuję. No jeżeli chodzi o ten podatek, to chyba zapowiedzieli nawet, ale czy to zrobią, to nie wiem. No jak zawsze, jak tu zgrządzi, to nie ma pieniędzy, dlatego ja bym się nie zdziwił, że tak będzie, niestety. Natomiast jeżeli chodzi o lasy, to już jest bardzo poważna sprawa, dlatego że to już oni to chcą zrobić rozporządzeniem unijnym. To znaczy chcą podporządkować sobie lasy rozporządzeniem unijnym. A według nowego traktatu w ogóle mają być lasy przekazane do ich dyspozycji. A te lasy są, wiecie Państwo, polskie lasy, to jest akurat ich taka sól w oku po prostu, dlatego że nasz przemysł meblowy podbija Niemcy po prostu. To jest ich, strasznie ich to boli. Nasze lasy są najlepiej zarządzane w Europie, dlatego że no po prostu mamy leśników z wieloletnią tradycją. Oni potrafią to robić, potrafią to przekazywać z pokolenia na pokolenie. Nie tak jak oni po prostu to robią. Po prostu nasi leśnicy znają naturę, znają lepiej niż to. Poza tym my mamy lasy takie, wiecie Państwo, oni mają lasy albo powycinane, albo część tych lasów w ogóle jest prywatna, u nas jest publiczna, każdy może tego. Te lasy są problemem dla nich, bo to jest też konkurencyjność naszego państwa. Dlatego chcą położyć łapę na lasach. No słusznie pan zwrócił na to uwagę. Musimy tego pilnować. Tutaj pytanie. Ale ja pamiętam. To podejdę z mikrofonem. Nie zauważyłem. Ale
bo nagrywa. Nie, nagrywa się, chodzi o to, żeby mówić do mikrofonu, bo się nagrywa po prostu. Ja trzymam. W internecie, a również z internetu przedrukowana została do Gazety Warszawskiej część, gdzie facet nie podaje swego nazwiska, w internecie pewnie jest, pisze, w jaki sposób sfałszowali wybory, z detalami. Czy nie ma nikogo, kto by wziął się za tą sprawę, bo to jest sprawa do prokuratury, nie tylko. On z detalami pisze, że dziękujemy, dziękuję za to, żeście byli, żeście zorganizowali autobusy, dostaniecie za to premię, dziękuję, żeście głosowali w trzech czy czterech okręgach. To przecież to jest no, jawne przestępstwo. No wiecie państwo, bo to jest tak, że oczywiście z tymi wyborami, wiecie państwo, nie wszystko było z tymi wyborami w porządku. Ja uważam, że nawet jeżeli taki fałszerz dochodziło, szczerze państwu powiem, nie sądzę, że to by zmieniło jakiś, całkowicie zmieniło, że to zmieniłoby rezultat tych wyborów, bo w ten sposób powiem. Natomiast, no bo niestety, no po prostu to fala szła, ja państwu wymieniałem powody, dlaczego ta fala, z czego ona się brała, moim zdaniem przynajmniej. Natomiast no jedna rzecz na pewno była przy tych wyborach, to była rzecz, to była absolutnie skandaliczna, nikt nie potrafił nad tym zapanować. Chodzi o referendum. Znaczy sposób, w jaki było przeprowadzane referendum i to, że części nie wydawano kart, że pytano, czy wydać te karty, do czego nie mieli prawa, no ale po prostu, no niestety, no w komisjach często byli ludzie, którzy nie mieli odwagi przeciwstawić się temu. Tam większość była przedstawicieli tamtej strony, no bo oni mieli więcej komitetów. I z tego trzeba na pewno wyciągnąć wnioski. Zresztą zobaczcie, jakie Polacy sobie sami zrobili kuku kolejny raz. Przepraszam, że tak to ujmę, ale no po prostu chwilę później pakt migracyjny został przyjęty. Za dwa lata, on ma dwa lata, jest odsunięty w czasie, czyli dwa lata jest tak zwanego vacatio legis. Ale za dwa lata, no refugees welcome, po prostu. I to jest tak, że i to jest, wiecie państwo, no, jeżeli w międzyczasie nic się nie zmieni się władza w Unii Europejskiej, nie zmieni się coś w Polsce, to będzie katastrofa. Ale to będzie naprawdę katastrofa. No bo to jest oczywiste, że Niemcy nam będą podrzucać tych, których oni nie chcą. Czyli ten najlepszych inżynierów. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jako samorządowiec, radny miasta Gdańska, do byłego samorządowca stolicy, mam takie pytanie. Mieliśmy w Gdańsku, a nie Solidarność. Był pomnik ufundowany przez Stowarzyszenie Godność. Zniszczone okulary z pomnika przez nieznanych sprawców. Zginęła tablica z budynku ani Solidarności, ani Walentynowicz. Miasto nie jest w stanie odpowiedzieć. Dwukrotnie pisałem z radnymi z Prawa i Sprawiedliwości interpelację w tej sprawie. I do pana, jako teraz europosła, byłego samorządowca, co by pan proponował, żeby zrobić, żeby władze Gdańska otworzyły się i tę sprawę pomogły mi rozwiązać? Ja się boję, że, to znaczy, obawiam się, że jak pan powie o tym ludziom Tuska, to jeszcze tam jeszcze coś, jeszcze ekologów tam zorganizują. Natomiast to, proszę państwa, co ja mogę poradzić? Dobrze, że pan poruszył ten problem, bo to poważny problem. To jest tak. To, co ja mogę zaproponować, to trzeba oczywiście ten problem podnosić publicznie, żeby była presja mieszkańców Gdańska, którzy mają no inną wrażliwość niż ci samorządowcy z Platformy i żeby oni coś z tym zrobili. No to jest chyba najlepsza droga, no bo liczyć na to, że ci ludzie z Platformy się pochylą na to. No to teraz jest okazja, żeby to naprawić. To ja bardzo zachęcam do tego, żeby to naprawić. Proszę. Kolejne pytanie. Sławomir Łapsz. Ja jestem lekarzem. Bardzo mało lekarzy jest zwolennikami PiS-u. Ja po prostu pracuję wśród lekarzy i 80% lekarzy jest po prostu niestety nie naszymi zwolennikami. I ja niestety w moim środowisku jestem prześladowany, ale chciałem coś powiedzieć. Wcale nie potrzeba w Polsce fałszować wyborów. W Polsce jest 60% biednych ludzi i po prostu obiecuję. Każdy biedny człowiek chce być bogatszy. No i mam nadzieję, że to był ostatni zimny prysznic dla Polaków, nawet dla tych biednych. Obietnice Tuska są nic nie warte. Chyba już wszyscy Polacy zrozumieli, też biedni, że na tym nie skorzystają. Dobrze, a jakie jest pytanie? Ale nie, rozumiem. Ja chciałbym, spokojnie. Wie pan,
Panie doktorze, ja chciałbym, żeby Polacy coś z tego zrozumieli, ale niestety obawiam się, że to będzie trwało, no bo jest zasłona taka dymna, po prostu jest osłona medialna i Tusk dlatego tyle robi, dlatego posuwa się tak daleko, bo on wie, że ma tą zasłonę medialną. No niestety tak to po prostu wygląda i dlatego to jest nasze zadanie, trudniejsze, żeby próbować coś z tym zrobić. Ja rozumiem. Kolejne pytanie. Proszę. Dzień dobry, Radosław Gradowski, jestem studentem politologii tutaj na Uniwersytecie Gdańskim. Ja chciałbym zadać panu pytanie o jakby przyszłą politykę, jaką będzie prowadzić Prawo i Sprawiedliwość, ponieważ właściwie od tych wyborów 15 października poparcie w sondażach jednak mimo wszystko regularnie spada, Prawu i Sprawiedliwości, a że tak powiem nie widzę refleksji u tych czołowych polityków PiS-u i nie widzę przyznania się do błędu. Pan natomiast krytykował Mateusza Morawieckiego na przykład za to, że przyjął on te unijny pakt Fit for 55. Także pan wyrażał też swoją krytykę wobec poprzedniego TVP. No i był za to pan, właśnie jest pan za to krytykowany nawet w środowisku Prawa i Sprawiedliwości. Były rzecznik rządu Piotr Miller odpisał panu, tak bym powiedział, złośliwie na Twitterze, że szkoda, że nie byliście tacy pieczołowici, jak pracowaliście w Ministerstwie Sprawiedliwości. Michał Dworczyk napisał, że to koalicję 13 grudnia wzmacnia i właśnie chciałbym o to zapytać, jakby jaka będzie przyszła polityka Prawa i Sprawiedliwości, no bo wiem, że pan jest z suwerennej Polski, to też trochę inaczej wygląda, ale czy możemy tu się spodziewać jakiejś nowej kampanii, jakiegoś nowego otwarcia w tym zakresie? Dziękuję za to pytanie. Proszę Państwa, no to jest tak, że ja oczywiście, jak Państwo wiecie, ja nie jestem liderem obozu, natomiast ja robię wszystko, co w mojej mocy, aby przekonać świadomych obywateli, jeżeli nie uda mi się liderów obozu przekonać, do tego, że tutaj musi się wiele zmienić. No musi się wiele zmienić. Ja rzeczywiście jestem krytykiem polityki, którą prowadziliśmy wobec Unii Europejskiej, dlatego, że ona była nieskuteczna. Po prostu była nieskuteczna. Z Unią Europejską to trzeba robić tak, że po prostu oni się cofną tylko wtedy, kiedy zobaczą siłę i mur. A tak to oszukują po prostu i to długo mógłbym na ten temat mówić. Widzicie Państwo, Orban, jakby w sprawę, którą on się angażował, naprawdę Ukrainę i tak dalej, nie podzielam jego zdania. No ale wetował, aż dostał pieniądze. A my, no przecież też mieliśmy prawo weta. No i to jest po prostu, no i my jesteśmy państwem jednak znacznie większym, o dużo większych możliwościach. I to jest tyle. I trzeba z tego wnioski wyciągnąć. A to, że to jest po pierwsze. A po drugie, to, że tam na mnie tam krzyczą wewnątrz obozu, dla mnie to nie ma znaczenia, bo tu nie o mnie chodzi w ogóle. Niech sobie krzyczą. Tylko jest ważne to, żebym państwa przekonał do tego. Żebym państwa przekonał do tego, bo wszyscy jesteśmy, rozumiem, zależy nam na Polsce. Żeby już nie dopuścić nigdy do tego, że jak Pan Bóg pozwoli nam jeszcze raz sprawować władzę, żeby nie było tak, dobra, to tych sędziów tam niech sobie już odpuścimy ich, dogadamy się z nimi. A tam z TVN-em to się dogadamy. A tam z kimś się dogadamy. Oni się z nas, a z Unią się dogadamy. Śmieją się z nas. No. O to chodzi. Ja już nie chcę, po prostu ciągle było, teraz mówią, proszę Państwa, to było tak, że no, ciągle nie było dobrego momentu, żeby to powiedzieć. No i przez 8 lat nie było dobrego momentu, bo coś tam, to kiedy mam to powiedzieć? No kiedy ja mam to powiedzieć? To już najlepiej nigdy nie mówić, w ogóle zamilczeć i po prostu jeszcze raz zróbmy to samo. No nie można, tak? Nie można. Wiecie Państwo, to jest tak, ja uważam, że właśnie to jest dobry moment. Dlatego, że to Państwo ostatecznie decydujecie, ja się do Państwa odwołuję jako do suwerena. No wybierać ludzi takich, którzy mają odwagę. Ja nie wiem, jak jest w Gdańsku, ale wybierajcie ludzi, którzy mają odwagę. Ja nie znacie po prostu jakby tacy ludzie, którzy nie będą odstawiali nogi. Trzeba wybierać takich ludzi. Po prostu. Mam nadzieję, że tacy są na listach. Wierzę, że są. No, jednego tutaj akurat wspieram, znam, ale na pewno tacy są po prostu. No. Proszę, tak. Kolejne pytanie. Andrzej Kowalski, nauczyciel. Ale jedno pytanie. Chciałbym panu bardzo podziękować za wszystkie wystąpienia, jakie wysłuchałem, oglądałem w Parlamencie Europejskim, bo to wszystko śledzę. Ale pan jest liderem w tej chwili, bo pan Ziobro jest chory.
Dlatego jako do lidera mam apel. Proszę pana, nie dzielić, tylko łączyć. Kiedyś po przegranych wyborach, i to kilku, Zbigniew Ziobro chciał rozmawiać na ten temat z prezesem Kaczyńskim. Jak się skończyło? Rozdziałem. Dlatego powstaliście jako nowi. I teraz może być podobnie. Dlatego należy szukać sojuszy, bo sami jak wygracie, nie będziecie mieli większości. I tu trzeba w tym kierunku pójść. A na koniec chciałbym panu pokazać, jak się traktuje flagę narodową w Gdańsku. Na jednej ze szkół. A państwa proszę, żeby sobie popatrzeć na szkoły. Teraz to pokażę panu. Jagiellońska. Jagiellońska 14. Na Przymorzu. Na Przymorzu. Tak jest flaga i ona wisiała ponad tydzień. No wiecie państwo, no rzeczywiście jest flaga, tutaj pan pokazał, że jest flaga Unii Europejskiej zadbana, a Polska jest gdzieś tam zrzucona. No, ale to jest symboliczne, można powiedzieć, symboliczne, no bo to w słowach to też często widać. Natomiast, dobrze, proszę państwa, natomiast wracając do głównej części pana wypowiedzi. Zmienili i też źle. Dobrze, natomiast wracając do głównej części pana wypowiedzi, ja państwu szczerze powiem, że jeżeli miałoby być tak, jak było do tej pory, to beze mnie, no ja nie muszę być. Proszę bardzo, wybierajcie sobie innych, ja nie muszę być. Jeżeli jeszcze raz ma być to samo, ja dziękuję. Ja rozumiem, można popełniać błędy, ale trzeba wyciągać wnioski. No. Ja nie muszę, jakby wiecie państwo, to jest tak, no, władza to nie jest cel sam w sobie. No władza to nie jest cel sam w sobie. No nie może tak być po prostu, no nie może tak być. Orban potrafił, no można było. I trzeba, dobra, były błędy, ale trzeba wnioski wyciągnąć. Tak samo to ja dziękuję. Ja już nie chcę, żeby Niemcy się z nas śmiali. Już dość tego po prostu. Dobrze, proszę państwa, zróbmy ostatnie 5 pytań, tak? Dobrze, kolejne pytanie. Jeżeli państwo myślicie tak, jak my myślimy w suwerennej Polsce, tam przy wyjściu jest dwóch młodych, sprawnych chłopaków, którzy chętnie państwa zaangażują do pomocy o walkę Polskę suwerenną, niepodległą i godną. Także zachęcam do wstąpienia w nasze szeregi. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie europośle. Dzień dobry. Moje nazwisko Rzeszek Andrzej. Dosyć krótki mam staż w PiS-ie jako członek. Ale chciałbym się zapytać, czy pan mi odpowie, jaka jest różnica między panem, jako osobą, która się z nami spotyka, która potrafi wysłuchać pytań, odpowiedzieć na te pytania, a na przykład ludźmi właśnie, z których ja reprezentuję, z którymi się utożsamiam, z którymi jak się rozmawia, my nie wiemy, my mamy nadzieję, może się uda. Tu nie chodzi o to. Teraz patrząc na te wybory samorządowe, które się zbliżają, jest huczne hasła, zawalczmy, wygrajmy. Ja tutaj na tej sali widzę osobę, która naprawdę miałaby szansę zawalczyć z list PiS-u o stanowisko prezydenta. Jest osoba rozpoznawalna, osoba z biznesu, która długo trwa, która jest długo w biznesie. Na pewno, jeżeli tylko by się zgodziła, gwarantuję, że zawalczyłaby tutaj z tą całą platformerską bandą, która podzieli między sobą znowuż stołek prezydenta i gwarantuje, że deweloperzy będą dalej rządzić, nie będzie nic można zrobić. I obawiam się tylko tego, że po przegranych przez prawicę, no przegranych, no bo wygrane, ale przegrane wyborach parlamentarnych, nie zawalczymy tutaj na tej naszej ciężkiej ziemi o wybory lokalne. I patrząc na to, jak szybko po wyborach lokalnych będą wybory do Europarlamentu i patrząc na zaangażowanie, gdzie przyjechał pan, był tutaj ostatnio chyba też byliśmy pan Dominik Tarczyński. No były osoby takie, które gdzieś tam się pokazują. Gdzie są nasi lokalni przedstawiciele? Gdzie jest pani Fotyga? Gdzie są ludzie, którzy... Była? To przepraszam, ale jest ich za mało. Także to ja bym chciał, żeby na przykład... A wiem na przykład, że wybory parlamentarne też mogły zostać inaczej wygrane, gdyby były inaczej listy poukładane. Także tutaj tylko moje pytanie, co zrobić, żeby ludziom z PiS-u bardziej się chciało chcieć? Bo mi się wydaje, że jest teraz takie zagonienie przez Tuska do narożnika i punktowanie. Proszę państwa, no dziękuję za pytanie, ale ja proszę państwa powiem tak, że... Ja powiem państwu tak, że ja nie znam polityki gdańskiej szczegółowo. Ja muszę być wobec państwa uczciwy. Nie wiem, po prostu nie wiem. Ale nie wiem, naprawdę... Ale na pewno znajdziecie państwo ludzi przyzwoitych na listach. Na pewno. Kolejne pytanie.
Dzień dobry, Alicja Kasior. Pan jest europosłem. Ja mam pytanie w związku z tym. Czy jest możliwe, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej by mogły się wspierać? Bo ja nie mogę zrozumieć, że Polsce się nie podoba tam Zielony Ład i różne rzeczy, a te wszystkie kraje jak Rumunia, Bułgaria i pozostałe nie będę wymieniać. Czy dla nich to pasuje? Czy wszyscy są tam lewicowi? Czy wy nie możecie jakoś się skupić, żeby zawalczyć o tą część naszej Europy? Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, to bardzo dobre pytanie. To jest tak, że my w tej chwili oczywiście oni wiedzą, że to nie ma żadnego sensu, żeby być z Polską, dlatego że oni wiedzą, że Tusk jest niemiecki. No, znaczy wszyscy, którzy znają się na polityce, wiedzą. W związku z tym, no to po co mają z pośrednikiem rozmawiać, jak bezpośrednio mogą z Niemcami rozmawiać? To nie ma żadnego sensu. Natomiast docelowo oczywiście oni byliby w stanie z nami grać, jeżeli by widzieli, że ma to sens. To znaczy, że my sami jakby potrafimy bronić podmiotowości, potrafimy ich reprezentować, potrafimy być twardzi, no to jeżeli oni by zobaczyli, że ma to sens, no każdy patrzy z punktu widzenia swojego interesu. Jeżeli zobaczyliby, że ma to sens, no to wtedy absolutnie tak. Ale jeżeli będą widzieli, że to tylko Niemcy potrafią tutaj ten, no to nie będą z nami, no po prostu nie będą. Ale docelowo powinniśmy absolutnie o to walczyć. Kolejne pytanie. Robert jak Trumpy był, to tak było, bo oni widzieli jeszcze dźwignię. Przepraszam. Robert Pokorski, Klub Gdańsk 2. Mam pytanie takie do pana posła. Dziękuję przede wszystkim za pana postawę w Europarlamencie. Pan jest w awangardzie walki o nasze prawa, oprócz jeszcze Dominika Tarczyńskiego. Ale mam takie pytanie. Czy znajdzie się w końcu jakiś polityk prawicowy, który zrobi taki bilans naszych zysków i plus pozostania w euro tak zwanym kołchozie. Czy w końcu ktoś będzie miał odwagę powiedzieć, że nam to się po prostu nie opłaca, bo oni w tej chwili nam dyktują wszystko. Czy mamy domy ogrzewać, co mamy jeść, czy mamy jeździć i ile to będzie nas kosztowało. Czy ktoś znajdzie, zrobi ten bilans, czy to jest dla nas potrzebne i nam to jest, wyjdzie na zdrowie, że tak powiem. I zrobi im taki po prostu bilans i przedstawi nam to po prostu w takiej kampanii informacyjnej, żeby w końcu z tego eurokołchozu wyjść. Bo to do niczego dobrego nam nie prowadzi. Żebyśmy w końcu byli suwerennym państwem. A tam pozostając nigdy nie będziemy. Dziękuję. Wiecie, dziękuję za to pytanie. Proszę Państwa, to jest tak, że ta sprawa jest skomplikowana. Na czym to polega? Polega to na tym, że gdyby policzyć oczywiście, ja Państwu podam jakby rzeczy, które jakby są jasne. To znaczy tak, dostaliśmy z Unii Europejskiej tego dofinansowania, to byśmy dostali tam z około 160 miliardów euro, odliczając składkę, którą myśmy wpłacili, no tam pewnie by wyszło 140, teraz tak mówię, no mniej więcej tyle pieniędzy dostaliśmy w ramach tych tak zwanych funduszy spójności i około. Dostaliśmy tyle środków. Fit for 55, ten pakiet, według banku PKO BP, który nie liczył jeszcze tych nowych dyrektyw budynkowych i tak dalej, będzie nas kosztował 2,5 biliona. No to każdy potrafi sobie policzyć. Natomiast oczywiście dlaczego mówię o tym, że ten bilans jest bardziej skomplikowany? Dlatego, że bilans jest bardziej skomplikowany, ponieważ my mamy największy sens naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej, to jest dostęp do jednolitego rynku. Gdyby liczyć jakby, a cała reszta to już trzeba liczyć jako koszt. Cała reszta, te narzuty administracyjne, instytucjonalne, to wszystko trzeba liczyć jako koszt. A jak ktoś Państwu mówi w ogóle, że Unia nam zapewni bezpieczeństwo, to śmiech na sali jest po prostu. No to w ogóle śmiech na sali. To takie głupoty, jak ja w telewizji słyszę, to NATO zapewnia bezpieczeństwo, a nie gdzie Unia Europejska. No proszę Państwa, znaczy Unia Europejska za wyjątkiem Hołowni, który wiadomo, że Putina to jednym ciosem, prawda, tam gniecie go w ziemię. Natomiast oprócz tego, no to Unia Europejska no, niewiele ma w tym zakresie do zaproponowania. No niestety, no jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast dostęp do jednolitego rynku, no tutaj rzeczywiście Polacy odnoszą korzyści, bo są dobrzy po prostu. Znaczy ciężej pracują, są kreatywni, naprawdę sobie tutaj świetnie radzą. I dlatego ten jednolity rynek ciągle psują jakimiś dyrektywami. Tam, gdzie Polacy sobie dobrze radzą, tak jak na przykład w transporcie, to żeby popsuć po prostu i tak dalej. Tutaj ciągle oni w tym kombinują, ale to się opłaca. To jest ciężkie do policzenia. Dlatego
Dlatego, no wiecie państwo, no oczywiście idealną sytuacją byłaby trochę taka duńska sytuacja, to znaczy Dania sobie wywalczyła część wyłączeń tych narzutów administracyjnych, jest, należy do Unii Europejskiej, ale ma część wyłączeń, że nie da się im narzucić w wielu obszarach polityki unijnej. I najlepiej by było przejść, jakby negocjować z takiej pozycji, no, ale teraz to już jest trudne, zresztą widzicie państwo, idą te nowe traktaty. To, co w tej chwili uważam, że jest w zasięgu ręki, to jest to, żeby w Parlamencie Europejskim zbudować nową większość. Znaczy, to jest tak, że już teraz widać, że prawdziwej prawicy w Parlamencie Europejskim będzie tyle, ile nigdy nie było. Oni są już tym przerażeni. Dlatego, że wiecie państwo, że to w całej Europie już wszyscy mają tego serdecznie dość. Nie wszyscy, ale duża część ma tego serdecznie dość. Dlatego jest szansa na jakąś zmianę, no ale tu wiele zależy od państwa w czerwcu. Proszę, ostatnie trzy pytania, kolejne jeżeli pytanie. Mogę zaproponować. Edward Schleiter. Dużo pan opowiada, ale niewiele pan powiedział o Unii. I teraz może nie czas na rozwijanie, ale chciałbym, żeby pan w skrócie wymienił zalety i wady naszej przynależności do Unii. Dziękuję. To jest rzeczywiście pytanie na kilka godzin odpowiedzi, ale tak jak Państwu mówiłem, najważniejsza zaleta tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest dostęp do jednolitego rynku. I tutaj ewidentnie są zyski. Najważniejsze minusy w tej chwili, no to są takie, że tak, nowy traktat, który idzie, no jak on by wszedł w życie, to już w ogóle, prawda, to już, nie, to w ogóle, to my będziemy rzeczywiście tylko terenem zamieszkałym przez ludzi, ale bez żadnej możliwości podejmowania własnych decyzji. To jest ten. Po drugie, no te zielone szaleństwa, to Państwu już opisałem, bo koszty tego są ogromne. Nie moje wyliczenie banku BKO BP 2,5 biliona. Tyle to kosztuje, prawda? Oprócz tego deprawacja naszej młodzieży, czyli cała ta ideologia gender, która jest próba jest narzucania z zewnątrz. Wiecie państwo, to jest tak, że jak chce się stworzyć państwo, oni chcą stworzyć państwo europejskie, no to jak chce się stworzyć państwo europejskie, no to wiadomo, że na przeszkodzie stoi kultura narodowa poszczególnych państw, dlatego oni chcą ją zniszczyć. No to jest kolejny minus. Takich mógłbym wymienić jeszcze bardzo wiele. Ale wiecie państwo, najłatwiej teoretycznie, to jest marzenie tylko, no ale najłatwiej byłoby po prostu zdobyć większość w Parlamencie Europejskim i wszystkie te dziadostwa przegłosować na nowo i zrewidować. Są wybory już w sercu, szansa dla wszystkich. Ostatnie dwa pytania, jeżeli mogę zaproponować. Dzień dobry, Beata Chełkowska. Dzień dobry. Mam takie pytanie, czy pan się ze mną zgadza, że świat teraz tak naprawdę, nie tylko Europa, Ameryka, chodzi mi o Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa i tak dalej, Japonia, odchodzi od starych technologii. Ludzie po prostu zaczynają słuchać swoich wybranych blogerów. W danym państwie jest iluś blogerów, których bardzo warto słuchać, w każdym państwie praktycznie. Jak się zna języki, no to można na całym świecie wysłuchiwać i uważam, że to jest przyszłość, bo telewizja to jest stara technologia, to są stare propagandowe historie i się włączają, może od czasu do czasu z niechęcią się patrzy i potem należy zjeść ciastko, żeby coś miłego było. Także dziękuję. Dziękuję. To prawda, że ma pani rację. Świat się zmienia, internet ma coraz większe znaczenie, indywidualne kanały, ludzi, którzy mają charyzmę na całym świecie, potrafią przebijać nawet telewizję. To prawda. I to jest też dla nas szansa. To jest też dla nas szansa, żeby ludzie prawicy wzięli się do roboty po prostu i zaczęli walczyć też w tych obszarach, gdzie jeszcze się da. Proszę bardzo. Przedostatnie pytanie i ostatnie już. Janusz Sampolski, jestem rolnikiem już ponad 30 lat i powiem szczerze, chciałbym może na samym początku, zanim panu podziękuję, że pan jest, to podziękował tutaj państwu za pewne zrozumienie, kiedy my protestujemy, bo tak naprawdę my nie protestujemy tylko i wyłącznie dla nas, jako dla rolników, ale my broniąc, jak gdyby rolnictwa, bronimy również i suwerenności Polski. Panie Patryku. Dziękuję bardzo. Te brawa to są też i dla was, proszę państwa. Panie Patryku, proszę tak szczerze powiedzieć, bo trochę czytam, trochę słucham różnych ludzi z różnych źródeł i powiem szczerze, tracę już nadzieję, że my za jakiś czas naprawdę będziemy rolnikami suwerennymi, takimi rolnikami, którzy będziemy mogli pracować na własnej ziemi tak jak chcemy, tak jak pracowali nasi rodzice, tak jak nasi dziadowie, którzy kochali swoją ziemię, rozumieli tą ziemię i naprawdę wiedzą, jak tą ziemię uprawiać. A dzisiaj przepisy, które
co jakiś czas wchodzą, że tak powiem, z Unii, powodują, że nas ogłupiają przede wszystkim i utrudniają strasznie nam pracę. Przez to, że ograniczają, słuchajcie, zniechęcają młodych ludzi. Mam też takie przeczucie, że polityka prowadzona przez politykę Unii, Brukseli, jest świadoma i idzie w tym kierunku, żeby zarżnąć po prostu rolnictwo europejskie. Proszę mi powiedzieć, panie Patryku, czy ja jako prosty rolnik, chłop, czy rozumiem źle, czy być może rozumiem w sposób właściwy? Dziękuję. Rozumuje pan sposób bardzo właściwy. To znaczy, no wiecie państwo, oni chcą zniszczyć oczywiście rolnictwo. No to jest taka jest prawda. Chcą zniszczyć rolnictwo i dlatego, że oni mają te swoje kotlety sojowe, mają być tworzone gdzieś tam w laboratoriach i rolnictwo, zwykłe rolnictwo przeszkadza. Proszę państwa, to cóż, ja tak chyba mamy ostatnie pytanie. Proszę państwa, ja chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować. Jestem dumny i zaszczycony, że są z nami na spotkaniu jeszcze raz państwo Gwiazdowie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Proszę państwa, ale naprawdę chcę tylko powiedzieć, że bardzo miło było państwa usłyszeć. Ja widzę, że państwo jesteście prawdziwą elitą Gdańska. Przecież to widać i słychać. I mam nadzieję, że kiedyś te proporcje również w państwa mieście zostaną przywrócone. A koledze Jankowskiemu, Aleksandrowi, dziękuję za zorganizowanie spotkania. Szanowni państwo, ja bym jeszcze poprosił państwa przez chwilkę dwa bardzo ważne komunikaty. Tutaj wypowiadał się pan Janusz, rolnik. Szanowni państwo, w tą środę, czyli 20 marca o godzinie 10 z Placu Solidarności, czyli tutaj obok, rusza protest rolniczy pod Urząd Wojewódzki. I szanowni państwo, rolnicy kontaktowali się ze mną i prosili, żeby państwa serdecznie zaprosić, bo to jest tak, jak pan Janusz wspominał, protest wszystkich ludzi, którym cenna jest suwerenna Polska. Dlatego zachęcam do kolportażu tej informacji.